I chciałbym powiedzieć do Was wszystkich dzień dobry w ten uroczy, środowy poranek, troszkę nostalgiczny na zewnątrz. Ja się bardzo cieszę, że zaczynamy 25. turkusowe śniadanie w Łodzi. Dokładnie 2 lata temu zaczynaliśmy turkusowe śniadania w Łodzi. O. Więc fajnie, że kontynuujemy to. Jeszcze tak, jeżeli chcemy się podzielić swoim profilem na LinkedInie, na Facebooku, to na czacie zapraszam. Jeżeli chcemy się uwidocznić co do miasta, to albo w Rene, albo zmiana nazwy swojej jako użytkownika, albo też na czacie można powiedzieć, ok, jestem z tego miasta. A chciałbym też w tej chwili udostępnić ekran i zapraszam Was na slajdu, bo w tej chwili na slajdu w tej chwili uruchomione jest głosowanie, który raz jesteś na turkusowym śniadaniu. I to jest mój pierwszy raz, byłem na kilku turkusowych śniadaniach, byłem na wielu i tak dalej, i tak dalej. Prośba o zagłosowanie, zaraz zobaczymy, co nam wyjdzie w ramach gromady, którą dzisiaj jesteśmy. Na razie 8 osób zagłosowało. Zapraszam pozostałych z nas. W takim razie. O, w tym trybie więcej widać, mimo wszystko. Dobra. To tak jak widać, jesteśmy w gronie mieszanym i super. Część z nas jest na tym turkusowym śniadaniu pierwszy raz, o, i to na drugim miejscu. Część z nas jest takimi bywalcami troszkę częstszymi, czyli powyżej 10. Na początek chciałbym szybciutko skorzystać z tego, co było w zaproszeniu. I odpowiedzieć na pytanie w ogóle, po co są turkusowe śniadania? I turkusowe śniadania są inicjatywą z jednej strony globalną, bo w ramach Polski, a też lokalną w ramach poszczególnych miast. Generalnie spotykamy się po to, żeby dzielić się wartościami podobnymi, rozmawiać, zestawiać różne perspektywy, dzielić się doświadczeniem na temat turkusowych i nie tylko, takich podmiotowych praktyk. Radzić sobie z konfliktem i stresem, rozwijać, szerzyć wiedzę o turkusie, czy warto, gdzie nie warto, dlaczego nie warto. Trochę odbrązawiać turkus, a trochę pokazywać, gdzie ma zastosowanie, a z drugiej strony na ile jest wymagające. I to jest taka główna idea spotkań. W tej chwili dzisiejsze spotkanie, tak jak powiedziałem na samym początku, jeżeli chodzi o ogólnie ile wszystkich turkusowych śniadań, to jest 159. turkusowe śniadanie. W Łodzi to jest dzisiaj 25. Oprócz Łodzi, tak jak tutaj widać, mamy turkusowe śniadania we Wrocławiu, w Warszawie, właśnie Łódź, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Cieszyn, Kalisz.
Były turkusowe śniadania w Katowicach, na razie zawieszone, w Rzeszowie zawieszone, w Bydgoszczy i Toruniu próba wystartowania, na razie zawieszone. Przed nami wystartowanie w Lublinie. To jeżeli chodzi o takie ogólne spojrzenie na turkusowe śniadania. Dzisiejszy temat jest trochę prowokacyjny. Zrobiliśmy takiego mema tutaj dzięki Gosi, że gdzie wkłada się termometr, czyli można pomyśleć o różnych rzeczach, no tam, gdzie można zmierzyć to, co chcemy zmierzyć. Po prostu to jest prosta odpowiedź. I to jest pretekst troszkę do porozmawiania wokół turkusometru na temat mierzenia, ale też wdrażania i na temat turkusu po prostu. I w takim razie wracając na chwilkę do tej ankiety, gdzie sobie odpowiedzieliśmy, to druga ankieta, w tej chwili odpalam i prośba do wypełnienia. Czy zapoznałeś się z turkusometrem i wypełniłeś ankietę? Tak z ciekawości, bo to jest informacja zwrotna dobra dla Michała w ramach za chwilkę porozmawiania o turkusometrze, więc prośba o wypełnienie tego szybciutko. Super, to tu, o, 11. Michał, to informacja dla Ciebie. Tak, dziękuję. Znaczy ja nie pozwoliłem sobie nie wypełnić. Nie da się wypełnić. Dobrze. Okej, to myślę, że mniej więcej wiemy. To nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy wypełniali i tak dalej. Chodzi o pewien taką próbkę zobaczenia, jak to wygląda. I tyle, bo w oparciu o to, tak jak w zaproszeniu pisałem, pojawiały się pytania. W ogóle, Paulina, wielkie dzięki za Twoje dzisiejsze pytania, bo naprawdę fajne i rozwijające. Okej, to ja w takim razie na chwilkę w tej chwili stopuję szerowanie. No gościem dzisiejszego turkusowego śniadania w Łodzi jest właśnie Michał Ludwikowski, twórca turkusometru. Cześć, dzień dobry wszystkim. Właśnie, Michał, daj dwa słowa o sobie najpierw, a potem temat w ogóle turkusometru. Dobra, to w kwestii dwóch słów, dziękuję Ci bardzo. W kwestii dwóch słów o sobie, no to tak, mieszkam w Gliwicach, pochodzę z okolicy Śląska, tak naprawdę to byłego województwa częstochowskiego, z miasta, które się nazywa Myszków pod Częstochową. Studiowałem w Gliwicach i wróciłem do Gliwic w związku z tym, że nie ukrywam, to miasto zrobiło na mnie bardzo duże pozytywne wrażenie i po prostu zachciało mi się tutaj mieszkać. W trakcie studiów postanowiłem, że tak zrobię i udało mi się. Miałem krótką przygodę strasznie sympatyczną w Cieszynie, mieszkałem tam przez 3 lata i wspominam to miasto naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Studia, które odbyłem w Gliwicach na Politechnice Śląskiej, to były studia chemiczne. Po studiach moja kariera zawodowa. Jestem generalnie chemikiem, natomiast chemikiem, który wyeksportował z działów technicznych po kilku latach do działów handlowych. Także od ponad 10 lat specjalizuję się w sprzedaży, natomiast głównie w sprzedaży surowców chemicznych. W międzyczasie zrobiłem kilka szkół z zarządzania, z sprzedaży i tak dalej, rozwijałem się w tym kierunku. A jak zbliżałem się do magicznego wieku lat 40, to odczułem niesamowitą potrzebę popełnienia jakiejś zmiany życiowej, takiej poważnej. No i owocem tej zmiany jest między innymi w sferze zawodowej na pewno turkusometr. Pomogło mi w tym dwóch wspaniałych moich kolegów, przyjaciół, jeden z Wrocławia, Mikołaj Szeptycki, który tak naprawdę zaraził mnie na jednych żaglach w 2016 tematem turkusowości. Następnie poprawił mój drugi przyjaciel z Gliwic, Piotr Majszak. Obydwoje do dzisiaj pracują w środowisku turkusowym, które tworzą w swoich firmach. I odpowiadając częściowo już w tym momencie na pytanie Pauliny, jakie firmy badałem podczas pisania swojego dyplomu,
ponieważ w międzyczasie zrobiłem sobie studia MBA na Politechnice Krakowskiej i badałem firmy i właśnie poziom wdrożenia zarządzania turkusowego w tych firmach. Jedną z tych firm to jest właśnie firma, w której prezesem jest Mikołaj Szeptycki, firma Polst Odlewnia Aluminium spod Wrocławia. A druga firma to jest firma Boulder Piotra Majchrzaka i Ani Zarowskiej z Gliwic, firma z branży IT. Tak naprawdę oprócz tego, że mnie te dwie osoby zaraziły, to jeszcze pomogły mi w rozwoju tego tematu i tego obszaru wiedzowego, w którym mnie zainteresował. Także... Ja tak wejdę troszkę w słowo dla zainteresowanych. Mikołaja Szeptyckiego można posłuchać w ramach turkusowego śniadania we Wrocku. Jest nagranie dostępne na YouTubie w ramach turkusowych śniadań dzięki Łukaszowi. Też Mikołaj występował na dużym turkusowym śniadaniu. Zgadza się. A Piotra Majchrzaka można posłuchać w ramach turkusowego śniadania 22 łódzkiego i nagranie chyba jak nie, gdzieś powinno być dostępne, bo wtedy mieliśmy dyskusję na temat różnego podejścia i Piotrek też był przez nas zaproszony i był i bardzo fajnie opowiadał. Już chyba wrzucałeś, Andrzej, nagranie z tego śniadania na naszą stronę. Na tak, Facebooku. Chyba tak. Z tego akurat tak, z wcześniejszego coś się stało, że nie było. No i to taka krótka historia w ogóle, jak powstał Turkusometr i jak ja zacząłem się interesować zarządzaniem turkusowym. A czym dla Ciebie jest turkus w ogóle? Czym dla mnie jest turkus? Tak. Takie Twoje spojrzenie. Wiesz co, sposobem na życie na pewno, bo turkus generalnie, on zakłada bardzo mocną, no nie ingerencja, to jest złe słowo, ale przenikanie się świata zawodowego i świata prywatnego. I ja generalnie staram się turkusowo podchodzić do życia. Przede wszystkim w kwestii dzielenia się informacją i tej takiej życiowej transparentności. Dla mnie turkus to jest też rodzaj, może to zabrzmi troszeczkę tak pompatycznie, ale na pewno sposób na życie i taki temat, który spiął się mocno z moją osobą, z moim podejściem do życia. I generalnie jak tam było też pytanie od Pauliny o tam 45 ekspertów, praktyków i osób, z którymi konsultowałem zarządzanie turkusowe. No więc uczestnicząc przez rok czasu w studiach MBA i tak naprawdę przez całe te studia MBA miałem turkusowość na ustach w rozmowach i z kolegami i koleżankami, menadżerami z grupy i z profesorami, doktorami. No to te osoby właśnie też zauważyły i komentowały, że faktycznie Michał, ty jesteś taką w ogóle turkusową osobą i myślę, że to jest odpowiedź na to twoje pytanie. No nie zadowala mnie ta odpowiedź, ale to do tego jeszcze wrócimy. Nie ma problemu, nie ma problemu. Ja muszę, bo się uduszę. Ojej, dawaj. Po prostu tak, ja muszę się dopytać, bo nie nadlatuję. Co znaczy, że jesteś turkusową osobą? Bo to wiesz, z feedbackami to jest tak, że ludzie mówią, o, ale byłeś fajny dzisiaj w łóżku, ale facet nadal nie wie, co zrobił i nie wie, czy będzie umiał to powtórzyć, więc... Wiesz co, tak, staram się być turkusową. Tak, więc znaczy to jest tak, że staram się być turkusową osobą. Nie jestem w 100% turkusowy, zresztą podałeś bardzo ciekawy przykład, dlaczego nie jestem w stanie każdemu mówić 100% prawdy, co o tym kimś myślę. To jest ja... też łagodzę komunikaty, natomiast w sferze osobistej staram się łagodzić w związku z tym, żeby nikogo nie urazić. Kwestia wychowania i tak dalej, tu jak najbardziej masz rację. Natomiast nigdy nie miałem nic przeciwko, żeby dzielić się informacją, którą uważam, że jest informacją z drugą osobą. W większości najprawdopodobniej w sferze zawodowej, ale nie tylko, bo jeżeli widzę u osób pewne, według mnie osobiście, braki. Na przykład uczęszczając ostatnio na jogę, zwróciłem uwagę sam na początku na braki w prowadzeniu zajęć przez panią, która jest fantastyczną joginką. Natomiast według mnie popełnia takie błędy komunikacyjne związane z trenowaniem ludzi. Nie omieszkałem w prywatnie potem zaproponować jej ciekawą książkę, która może wzbogacić jej repertuar uczenia osób dorosłych, którą notabene pół roku wcześniej przeczytałem i z której sam skorzystałem.
w tym kontekście, że staram się pomagać ludziom informacyjnie. Wiem, że troszeczkę ta osoba odebrała to, bo mi zresztą zakomunikowała, tak odebrała to troszeczkę tak jakby w cudzysłowie atak na jej sposób prowadzenia zajęć, natomiast wytłumaczyłem jej, że to nie, to chodzi o to, żeby właśnie wzbogacić swoją wiedzę i poszerzyć repertuar technik, który i też może rozwinąć się po prostu w tym obszarze, który jest dużą częścią jej sfery zawodowej. Także staram się po prostu no, pomagać ludziom. Jak to już jest odbierane przez drugą stronę, no to różnie bywa, bo tak jak już mówiłem, no ten feedback nie zawsze jest odbierany w sposób pozytywny, ale to ze względu na to, jacy ludzie są i jak właśnie, jak mają podejście do życia. A z tym feedbackiem, tak, to jest kłopot w firmach i w Boulder, którą badałem i w Polsce jest problem, żeby pracownicy dzielili się takim faktycznym feedbackiem w kontekście oceny pracowniczej, pracownik pracownikowi, bo nie chcą sobie nawzajem zrobić krzywdy i zaniżać przysłowiowych ocen. No dobra, to turkusowe. I dałem ci troszeczkę powietrze, jak widzę, bo kiwałaś głową na tak, więc bardzo się cieszę, że już możesz oddychać, Małgosiu. Znaczy, kiwałam, że usłyszałam. O kurczę. To tak no jeszcze mi daleko. No dobrze, okej. Okej. Okay. Czy jakieś pytania jeszcze do Michała w ramach tego początku? Ktoś, jakoś? No dobra, no to co to ten turkusometr i po co ten turkusometr? Dobrze, to ja może pozwolę sobie w tym momencie odpalić krótką rodzaj prezentacji, która pomoże mi przeprowadzić nas przez komunikat, który chciałbym dzisiaj zaprezentować w kontekście właśnie opowiedzenia o turkusometrze. Okej. Przed spotkaniem, jak rozmawialiśmy na temat co o tym turkusometrze warto było powiedzieć, ustaliliśmy, że warto byłoby powiedzieć czym jest, czyli co to jest turkusometr, po co to narzędzie zostało stworzone i co ewentualnie dalej z tym narzędziem robić. I na te trzy podstawowe pytania chciałbym dzisiaj krótko poopowiadać na temat tych trzech pytań. A pod warunkiem, że uruchomię prezentację, która... Okej. Okay. Dobra, więc pierwsze pytanie, które sobie zadaję i na które chciałbym odpowiedzieć, to co to jest turkusometr. Turkusometr dla tych z Was, którzy zapoznali się stroną internetową i wypełniali ankietę, już wiedzą, że jest to po prostu ankieta dostępna online. I wypełniając tą ankietę generuje się procentowa turkusowość środowiska pracy osoby, która wypełniała tą ankietę. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo kontrowersyjne wyliczanie w procentach, natomiast odpowiada to na pewno mojej naturze matematycznej, która bardzo lubi widzieć liczby związane ze zjawiskami, przez które liczby jestem w stanie sobie interpretować rzeczywistość, także robiłem to zgodnie z własnym poczuciem odbierania świata. Wartość tą wyliczałem pochodząc, ona jest wyliczana z dwóch obszarów, strukturalno-procesowego, ja nazywam tak ten obszar samozarządzania, w związku z tym, że wiąże się on i ze strukturą, i z procesami, które wspomagają tą strukturę, oraz społecznego, na który składa się ewolucyjny cel oraz dążenie do pełni. I pytania w ankiecie dotyczą właśnie tych obszarów. Samozarządzanie generalnie, w skrócie, to większość z Was na pewno wie, to jest niehierarchiczna struktura organizacji oparta o zespoły liderów w tych zespołach, mentorów w organizacji i ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Rozwój w organizacji takiej poziomy poprzez posiadane talenty i chęć rozwoju tych talentów, realizację zadań poprzez posiadane kompetencje i procesy wspierające strukturę, czyli pełna transparentność informacji, której jestem ogromnym fanem. Partnerska ocena, która koniecznie ma mieć wpływ na wynagrodzenie, zwalnienie i zatrudnienie pracownika oraz procesy doradcze, które wspierają podejmowanie decyzji. Ewolucyjny cel, dążenie do pełni. Ewolucyjny cel, czyli klasyczna, moim zdaniem, to jest wizja firmy, a druga to pełnia, to jest rodzaj misji firmy.
oczywiście i środowiskiem tego jest kultura organizacji. To jest pokojowe w kwestii ewolucyjnego celu, pokojowe nastawienie do świata, trzymanie ego na wodzy i to jest bardzo fajne i tutaj chciałbym wspomnieć o książce Marka Wzorka, z którą pewnie też część z Was jest zapoznana i który bardzo fajnie opisuje jak ego ma wpływ na organizację. Przychód bardzo ważna rzecz, który jest efektem realizacji misji, a nie celem samym w sobie. Jest pytanie, które generalnie reprezentuje mocno ten obszar. Droga do pełni, czyli bezpieczne środowisko pracy przede wszystkim, rozwój zgodny z osobistymi wartościami oraz wartościami pracodawcy, czy też przedsiębiorstwa, organizacji, w której się pracuje, nieograniczony dostęp do wiedzy i samorealizowanie się. Teraz przechodząc do pytań, pytania, które dotyczą samozarządzania. Ja teraz dałem przykłady tych trzech pytań. W tychże pytaniach, które zostały zadane przez Was, jest prośba, abym wszystkie pytania, które reprezentują konkretne obszary, żebym podał, które pytanie dotyczy jakiego obszaru i z chęcią to zrobię. I z chęcią na ten temat porozmawiam, bo ta dyskusja będzie na pewno bardzo ciekawa. Ja starałem się odzwierciedlić pytania mają odzwierciedlać obszary, które są przyporządkowane stricte kierując się tym, co napisał Fryderyk Laloux w swojej książce Pracować inaczej. Tak jak już stwierdziłem, w strukturze zespoły procesy bardzo ważne, trzy, które wspierają strukturę. Przykłady pytań, czy Twój szef posiada wystarczającą wiedzę, umiejętności do pełnienia roli lidera? W tym pytaniu to pytanie ma nas ukierunkować, ma nam pozwolić odpowiedzieć na pytanie. Mam nadzieję, że wypełniający rozumie, czym jest lider, kim jest lider, a nie kierownik. I czy jest w stanie określić, znaczy w organizacjach turkosowych mają zarządzać zespołami, mają być, liderować zespołami liderzy, a nie kierownicy, którzy są zatrudniani przez HR, przez menedżerów. Pytanie 14. Czy masz dostęp do każdej informacji dotyczącej firmy, łącznie z sytuacją finansową, dotyczy procesu transparentności informacji? Tam są jeszcze dwa pytania, które dotyczą tejże transparentności. Pytanie 16. Czy to, jak oceniasz swoich kolegów i koleżanki z pracy, ma wpływ na ich wynagrodzenie? I to jest pytanie, które wchodzi w obszar partnerskiej oceny. 8 pytań dotyczy wyłącznie ewolucyjnego celu i dążenia do pełni, czyli wizji, misji, celów i wartości organizacji. Czy cel istnienia firmy, pytanie numer 20, czy cel istnienia firmy, czyli misja oraz droga, którą firma podąża, wizja są zgodne z Twoimi wartościami? Pytanie numer 23, czy według Ciebie firma sprawiedliwie dzieli się zyskami z pracownikami? 6 pytań, które dotyczy obu obszarów. Ja sobie wyobrażam, jak przygotowywałem się troszeczkę do tego dzisiejszego wystąpienia, przeglądałem sobie jeszcze raz pytania i starałem się przyporządkować je do obszarów. To część z pytań, które kiedyś umieściłem wyłącznie, które miały dotyczyć samoorganizacji. I wrócę troszeczkę, tak jak na przykład pytanie numer 7, czy Twój szef posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do pełnienia roli lidera. Ja chyba w tym momencie umieściłbym to pytanie w obszarze pytań dotyczących obu obszarów. Tak jak pytanie, czy możesz samodzielnie decydować o pójściu na szkolenia rozwojowe dla siebie, gdzie rozwój Laloux umieścił i w obszarach samoorganizacyjnych i tych społecznych. W sumie pytań jest w ankiecie, pytania dotyczących samozarządzania dążenia do pełni oraz ewolucyjnego celu, tych pytań jest 24. Następnie dostajemy wynik matematyczny, który ma otworzyć dyskusję, ma nam dać odpowiedź,
to chyba, i teraz płynnie może przejdę do pytania, po co to jest. No więc ankieta przede wszystkim została stworzona dla, ona w ogóle została stworzona tak w 90% dla konsumenta, czyli dla kogoś, kto miałby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy środowisko pracy, w którym w tym momencie pracuje, jest środowiskiem, które, znaczy tak, czy jakiego, znaczy czy ono daje mi satysfakcję, a jeżeli nie, to czy są inne firmy, środowiska pracy, które tą satysfakcję mogłyby mi dać, ewentualnie jak i w jaki sposób, jak to miałoby funkcjonować. I ewentualnie dla tegoż konsumenta pomóc mu i zainicjować zmianę, o ile jest ona konieczna, bo ktoś może być po prostu zadowolony. I chciałbym na ten temat porozmawiać, może chciałby się na ten temat zastanowić. Jest to w tym momencie ten czas w jego karierze zawodowej, że zadaje sobie te pytania i szuka na nie odpowiedzi. Jest też obszar, który mógłby zainteresować osoby zarządzające organizacjami i to jest kwestia, czy też ekspertów takich jak część z Was, którzy uczestniczycie w tym spotkaniu, aby po prostu otworzyć dyskusję na temat pomiaru środowiska pracy, wsparciu środowisk i rozwoju środowiska pracy tak, poprzez jednostki oraz organizacje. No i co dalej z turkusometrem? No, ścieżek jest naprawdę kilka, kilku rozmyślałem. Na pewno jest to narzędzie, które wymaga poprawy, udoskonalenia i takiej klasycznej ewolucji poprzez właśnie tego typu spotkania, które w tym momencie się odbywa, jedno z nich się odbywa. Ja zbieram dane, w sensie, że każdy, kto wypełnia tąże ankietę, ja dane wypełnię i to, jak została wypełniona ankieta i wynik, który przyniósł, który otrzymał każdy, każda, które otrzymała każda kolejna osoba wypełniająca ankietę, ja ten wynik kolekcjonuję, także jestem w stanie za jakiś czas, o ile dużo osób wypełni tą ankietę, albo opublikować wyniki, albo wesprzeć jakąś pracę naukową, co zrobię z przyjemnością, bo transparentność informacji jest dla mnie bardzo osobiście jest dla mnie bardzo ważna. No i można też pokusić się o komercjalizację, czyli budowanie organizacji wspierającej firmy, które chciałyby być przyjaźniejsze dla pracownika. No cóż, tyle chciałem od siebie, nie chcę też przedłużać, a większość czasu wolałbym spędzić na tym, byśmy sobie porozmawiali i odpowiedzieli na pytania, także dzięki bardzo. Jakieś pytania na gorąco? Ja mam dużo, ale nie wiem. No jasne, znaczy strasznie się cieszę. Będziemy się skupiać na tych ze Slido, czy... Bo to nie wiem, jaki masz plan, Andrzej. Możemy na chwilkę, okej, dzięki Dominiko za zwrócenie uwagi. W takim razie przejść na slajdu. I na razie zerknąć, ale parkujmy też swoje pytania, które tam gdzieś mamy. To na razie mamy taką listę pytań, po co nam turkusometr? Myślę, że na to pytanie ze swojej perspektywy już, Michale, odpowiedziałeś, aczkolwiek podejrzewam, że będą dalsze drylujące pytania, to rozszerzające. W ramach których pytań ankietowych sprawdzany jest poziom samozarządzania? No, wskazałeś, no tutaj jest... Znaczy ja mogę wymienić, jeśli ktoś chce popełnić notatki, to bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby, żebym mu wysłał prywatną prywatnej wiadomości. Generalnie jest tak, że ja podzieliłem sobie turkusowe zarządzanie na dwa duże obszary, o których wspomniałem, czyli strukturalno-procesowe samozarządzania oraz społeczne dążenie do pełni ewolucyjnego celu. Ten obszar strukturalno-procesowy ma cztery podobszary, czyli podobszar struktury samoorganizacyjnej i trzech procesów wspierających, czyli transparentnej informacji, procesów doradczych i partnerskiej oceny, a strona społeczna dążenia do pełni ewolucyjnego celu. I teraz te siedem podobszarów ma jeszcze strefę aktywności, czyli struktura, czyli te samoorganizujące się zespoły.
Są trzy pytania, które reprezentują zespoły zadaniowe z liderami i ekspertami. To jest to pytanie 9, 10, 11, które dotyczą tychże tego, tej strefy aktywności organizacji, nawet w ten sposób. Strefa aktywności również w strukturze, czyli przydzielenie klarownych ról i czytelnego obszaru odpowiedzialności dla pracownika. Pytanie drugie dotyczy tego, tej sfery aktywności w organizacji. Empowerment, rozwijanie się, budżet osobisty, to też jest element struktury organizacyjnej i tam jest kilka pytań, które reprezentują tenże obszar. Pytanie numer 3, pytanie numer 4, pytanie numer 8, pytanie numer 6, 7 oraz 12. To jest nie do ogarnięcia w tej chwili, jak tak. No ja wiem, dlatego ja nie chciałem tej tabelki, bo ja mogę tą tabelkę wolę wysłać komuś na prywatną, albo moglibyśmy... Michał, to może zróbmy tak, jak będziesz miał taką tabelę, to po prostu na zakończenie czy do meetupu w ramach posta tam dołączymy. Jasne. Jak ktoś będzie zainteresowany, żeby sobie na to zerknął. O, bo ja tak próbowałem, zgadza się, skakać po tym, ale Paulina, masz rację. No to... Oczy pląsu dostać. To jest to są 24 pytania i ja mówię, dwa główne obszary, 7 podobszarów i kilkanaście stref aktywności i każde z pytań reprezentuje któryś z obszarów aktywności. Także to jest jakby, mam strukturę tego, to nie było strzelanie, rzucanie strzałkami w tarczę. Super. Dobra, to mniej więcej wydaje mi się, że to mamy. Potem na razie w ramach lajkowania mamy w ramach których pytań ankietowanych sprawdzany jest poziom pełni, ale to też pełniejsza odpowiedź będzie w ramach tego dokumentu, jak ktoś będzie zainteresowany, żeby sobie przejrzeć cały taki algorytm, który pod tym gdzieś tam się ukrył. No i jest to pytanie, na które chyba takie dość otwarte, dość ma, co do którego możemy powrócić. Czy turkus się mierzy? No, jeżeli tak, to co znaczy mierzenie turkusu? No. Znaczy ja mogę powiedzieć, skąd mi się to wzięło. Bo, znaczy, generalnie ja mam bardzo matematyczny umysł i lubię sobie liczbami opowiadać o rzeczywistości. Moja mama śmiała się ze mnie, że 10 lat pracowałem w firmie odpowiedzialnej za systemy kolorowania, kiedy ja rozróżniałem w życiu, nie wiem, może 3-4 kolory, maksymalnie 5. I to naprawdę był śmiech u mnie w rodzinie, a kolor tak naprawdę to jest matematyka. Kolory są reprezentowane przez liczby RGB, LAB, więc mnie kolor jest bardzo łatwo zrozumieć, tylko że w sposób matematyczny, a nie w sposób odbierania go oczami i umysłem. Tak? Jest mi prościej falę sobie wyobrazić reprezentującą kolor niż na przykład różowy. I dlatego też i chciałem podać jakąś liczbę, twardą wartość i otworzyć dyskusję na ten temat. Skąd mi się też to wzięło? Pisząc pracę dyplomową i korzystając z uprzejmości Mikołaja Szeptyckiego oraz Piotra Majkrzaka, ja wszedłem do nich do firmy, ja prowadziłem tam wywiady, ja uczestniczyłem w spotkaniach, żeby zobaczyć, jak procesy, które zostały tam wdrożone, jak one funkcjonują. I też podzieliłem sobie elementy zarządcze na takie, zrobiłem sobie macierz, elementy zarządcze na strukturę, procesy, przejrzystość informacji, partnerską ocenę, dążenie do pełni i ewolucyjny cel. I poprzez rozmowy z ludźmi, poprzez uczestniczenie w spotkaniach i w funkcjonowaniu firmy, samemu oceniłem, czy na przykład struktura w danej firmie jest strukturą odzwierciedlającą zasady zarządzania turkusowego, czy nie. Czy procesy doradcze są procesami doradczymi, które funkcjonują w organizacjach turkusowych, takich, które opisał Lalu w swojej książce, tak czy nie? Czy przejrzystość informacji jest faktycznie stuprocentowa, łącznie z sytuacją finansową firmy, tak czy nie? I z tego mi właśnie wyszła nie liczba, tylko właśnie odpowiedziałem sobie na pytania, czy w tych podstawowych obszarach jest ta, właśnie nazywam ją turkusowością, czy nie? A następnie ten pomysł oceny ewoluował w zbudowanie ankiety i wejście głębiej. Gdybyśmy mieli faktycznie podać jakąś liczbę, która powinna reprezentować mocniej tą, że turkusować tej organizacji, no to należałoby w niej przepracować jakiś czas w takim charakterze osoby, która ma dostęp do wielu informacji, wielu grup zadaniowych i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że to nie jest zero-jedynkowe na pewno.
Nie wiem, Andrzej, czy jest taki czas, żeby może można dopytywać do pytania? My absolutnie tak, w tym momencie. Dobrze. To Michał, ja mam po pierwsze tak, taka, rozumiem, że doprecyzowanie, rozumiem, że twój pomysł, cała ankieta opiera się na dwóch firmach, w których byłaś, tak? Czyli jakby dotknięcie turkusu jest oparte o te firmy. Nie. To mi na razie z tego, co powiedziałeś, wynikało, więc dlatego dopytuję. Znaczy nie, generalnie badając te firmy wpadłem na pomysł, badając te firmy napisałem pracę dyplomową, natomiast sam jak już robiłem ankietę, na pewno ankieta w przeważającej części reprezentuje wiedzę, znaczy ona powstała bazując na wiedzy pracować inaczej Fryderyka Lalo. Ja podczas pracy dyplomowej, podczas rozmów z wieloma osobami i menadżerami, czytając literaturę, porównywałem to, co napisał Lalo, do tego, co napisał Peter Drucker i jak sobie wyobrażał przyszłość zarządzania generalnie. Porównywałem do literatury, którą zresztą porównywałem do tego, co napisał Marek Wzorek na przykład w swojej książce, jak on wdrażał tą ewolucję od ego coacha do ego coacha, plus zasady wdrażania, nie wiem, czy on użył na pewno sformułowania wdrażania zarządzania turkusowego, ale jak wprowadzić do firmy to, tak, to zarządzanie, ujmijmy słowem, to turkusowe, tak, nowoczesne turkusowe. Jeszcze mówię, tam kilka różnych książek czytałem osób, które mówiły o zasadach zarządzania, nowoczesnego zarządzania, jak powinno ono wyglądać, i porównywałem. Zagłębiałem się troszeczkę w holakrację i w zasady, które tam panują, i tam też jest taka mapa holokracji, która mówi o czynnikach, które funkcjonują w każdej organizacji i poziomie ich zaawansowania w kontekście rozwoju holakracji w firmie. Ja zbierałem naprawdę mnóstwo informacji, tak naprawdę starałem się umieścić podczas pracy dyplomowej, ale nie tylko, bo po pracy też wiele czytałem i interesowałem się. Starałem się umieścić zarządzanie turkusowe w kontekście generalnie zarządzania, natomiast przygotowując ankietę i pytania, które reprezentują konkretne obszary, ja wziąłem te obszary stricte z książki Fryderyka Lalu po to, żeby nie kombinować z innymi książkami, które piszą o tym samym. Byłem, nie wiem, z Andrzejem Jasnachem na przykład rozmawiałem, byłem na jego seminariach, pytałem, czytałem na temat tego, jak on wdrażał turkusowe zarządzanie u siebie w firmie. Przerobiłem wykłady profesora Blikle, przestudiowałem dobrze książkę profesora Blikle i tak dalej. Czyli ja bardzo głęboko wszedłem w temat, a na samym końcu wróciłem do początku. Okej, okay. Dzięki. To jeszcze jedno i jakby opuszczę, bo ja mam wiele pytań, natomiast nie chcę o to pozostawać. To trzymaj, to zadaj to jedno, a pozostałe trzymaj, tak, to wrócimy. Czy jakbyś teraz wziął Polst, Boulder i 12 firm Lalu, to na ile one by miały wynik w twojej ankiecie? Na dzisiaj nie jestem w stanie ci powiedzieć, ja jestem w stanie ci się umieścić w obszarze sprzed roku. Dlatego, że rozmawiając niejednokrotnie z Piotrem i nawet to testowaliśmy, samą strukturę holokratyczną jego firmy Boulder, no to mając strukturę firmy Boulder na przykład sprzed miesiąca wstecz. Dobrze, versus... ale to odpowiedz na moje pytanie rok wcześniej, wszystko jedno, tak? Ważne, żebyś powiedział punkt. Czy ja mam ci podać mniej więcej, no znaczy tak, w obszarze strukturalno-procesowym to jest około 80%. W obszarze tym społecznym, czyli dążenia do pełni to mniej więcej pół na pół, 50 na 50, a w obszarze ewolucyjnego celu 0-0. Najtrudniejszy w obu organizacjach został mi zakomunikowany rozwój ewolucyjnego celu wśród pracowników. To jeżeli chodzi o o dwie polskie, a te 12 Lalu? Oj, tak po kolei iść. A czy ja ci powiem, jak ja rozumiem, jak ja zrozumiałem ideę ewolucyjnego celu
którą opisał Lalo i ten ewolucyjny cel, który ja zrozumiałem z książki, którą napisał Lalo, no to jest znalezienie sobie celu wspólnego, osobistego, takiego, który by się spinał z celem rozwoju firmy i możliwość realizowania celów, nie wiem, środowiskowych na przykład, albo zdrowotnych, pomaganie ludziom. Mam cel taki, żeby pomagać ludziom ulepszać świat, zadbać o to, żeby produkować mniej śmieci i to robię to osobiście w domu i robię to w firmie i cel generalnie mój i firmy się ze sobą spina. No to nie jest mi prosto to wytłumaczyć. Nie, nie chodziło o wytłumaczenie, tylko rozumiem, że nie robiłeś takiego ćwiczenia, bo moje pytanie wynika stąd, że skoro jakby robisz ankietę i podajesz wynik w procentach, to gdzieś jest 100%. Tak. I pytanie jest w tym momencie, kto odpowiada na te 100%, kto się zbliża, no bo jeżeli coś takiego wypełnia, to bym chciała zobaczyć, gdzie wiesz jest ci, 100%. Wiesz co, już ci powiem, czekaj, bo może natomiast nie do końca zrozumiałem pytania. Są trzy? Ja bardzo na tym moim pytaniu, no po prostu mówię, dlaczego jest to. Wiesz co, są trzy pytania, które reprezentują stricte ewolucyjny cel. Trzy, więc łatwiej będzie o nich opowiedzieć. To jest pytanie 20, 21 i 22. Ale mnie nie chodzi tylko, nie chodzi w ogóle o wszystkie jakby cechy, tak? Bardziej chodzi mi o całość ankiety. Dostaję wynik 80% versus coś. W związku z tym chcę wiedzieć, gdzie jest ten 100%, do którego chcę dążyć. O to mi chodzi, więc... Oczywiście, no to wiem, rozumiem. Okej, to jest dylemat z tego, jak głęboko wchodzić w szczegóły. Jeżeli to ma być ankieta dla konsumenta, który o zarządzaniu turkusowym w życiu nie słyszał, a to jest właśnie dedykowana ankieta konsumentowi i jego środowisku pracy, a nie ekspertowi, który chciałby sprawdzić, jakie ma środowisko pracy, no to nie chciałem wchodzić zbyt głęboko w szczegóły po to, żeby komunikat nie był zbyt skomplikowany. Bo jeżeli ja dam zbyt skomplikowany komunikat, to ja nikomu nie pomogę. Ja mogę wejść w szczegóły potem w trakcie rozmowy i mogę i załóżmy po udzieleniu konsultacji komuś, kto chciałby uszczegółowić, a dlaczego mi wyszło 60, a nie 70, to wtedy możemy przejść przez pytania i umiejscowić jego środowisko pracy w obszarach, w których nazwijmy to zdobył więcej punktów, czyli są tymi obszarami, które są pozytywne, nazwę je w ten sposób, oraz tymi, w których, nie wiem, zdobył, załóżmy, 0% i dlaczego. I czy one są przyporządkowane akurat do ewolucyjnego celu, czy do dążenia do pełni, czy na przykład transparentności informacji. Nie jest to sprecyzowane. Są pytania, które reprezentują te obszary, ale ja nie chciałem dawać, ja w ogóle pierwotnie to było tak, że miał być wynik w obszarze strukturalno-procesowym oraz społecznym. I tu miało być na przykład 78%, a tu miało być 24%. I było wyjaśnienie, po co i dlaczego. Ja potem ten komunikat sobie go skonsultowałem z kilkoma znajomymi, którzy nie mają zielonego pojęcia o zarządzaniu turkusowym i oni tego nie zrozumieli. Ale jak to? Ale a co to jest to strukturalne? Ale a czemu społeczne? A jak to się spina? Oni mieli mętlik w głowie, więc ja chciałem podać po prostu jedną liczbę. Chcesz się dowiedzieć więcej? Nie ma sprawy, zapytaj. To jest dedykowane konsumentowi. Jasne, to taki papierek lakmusowy, coś takiego? Można tak traktować? Tak, jak najbardziej. Chcesz wiedzieć więcej? Super, zapytaj. Dobra. Słuchaj, dzięki jako otwieracz dyskusji jak najbardziej, ale zupełnie nie odpowiedziałeś na moje pytanie, ale idźmy dalej. Dobrze, już postaram się, mam nadzieję, że jeszcze nie raz się powinnam spotkamy, także wrócimy. No nie wątpię. Do pytania. To jestem pewien, także bardzo ci dziękuję. W ramach pytań tutaj jeszcze fajne pytanie o dość wysokim rankingu jest od Gosi, czyli na jakim etapie w ogóle przydaje się mierzenie turkusu? Czy w tym kontekście w ogóle ty Michale, patrzyłeś, myślałeś, czytałem? Tak, na każdym. Zależnie od momentu. Tak, oczywiście, od początku do końca i nawet jak już się przysłowiowe 100% osiągnie, w co nie wierzę, to warto jest co pół roku czy co 3 miesiące, nie jestem w stanie odpowiedzieć na 100% za jakiś czas, po prostu sobie mierzyć. Czy się nie cofnąłem krok do tyłu? Ja uważam, że na każdym etapie.
Okay. I czy to czy mówimy o jednostce, czy mówimy o zespole, czy mówimy o organizacji? Ja uważam, że na każdym etapie. To jasne, jeżeli mierzymy na początku, to możemy to zrobić w prostszy, bardziej zrozumiały sposób, bo to jest to, że chciałbym, żeby ludzie rozumieli to, co robią. Jeżeli na początku mierzymy to właśnie w taki sposób ogólnikowy, to każdy i tłumaczymy, dlaczego wynik jest taki, to potem możemy ten pomiar poprowadzić w troszeczkę bardziej w głębszy sposób. Natomiast i też wchodzić głębiej w obszar zarządzania dróg osobowego, żeby tłumaczyć osobom, których on dotyczy, krok po kroku, czym jest, dlaczego, po co i jak działa. Ale mierzyć ja uważam, że tak naprawdę co jakiś czas, tak jak temperatura ciała. Gosiu, chcesz uszczegółowić swoje pytanie jeszcze? Nie wiem, czy ja chcę uszczegółowić. Nie wiem, czy mamy aż tyle czasu. No. Ja nie patrzę na zegarek. Słucham trochę tego wszystkiego i jak gdyby im dalej w las, tym bardziej mam takie jakby pytania na zasadzie analizy krytycznej, tak bym powiedziała. Bo nie składa mi się na przykład odpowiedź pod tytułem na każdym etapie przydaje się mierzenie turkusu z założeniem, że pytania w tej ankiecie, pytanie między innymi dotyczące na przykład lidera, tak, czy tam nie wiem, tam było jakieś takie pytanie odnośnie wiedzy i doświadczeń lidera, czy coś takiego i tutaj powiedziałeś, Michał, w wypowiedzi gdzieś tam mi przemknęło, zakładam, że każdy wie, czym się różni lider od kierownika. No kurde, nie jest to dla mnie oczywistą oczywistością, bo jak gdyby w kierowniku zawiera się dla mnie rola lidera, aczkolwiek kierownik może być również bez roli lidera, tak? Czyli jak gdyby, nie wiem, jestem w tej chwili na takim etapie, że gdybym miała się odnieść do mojego pytania, na jakim etapie przydaje się mierzenie turkusu, to moja odpowiedź by brzmiała na etapie, kiedy ludzie rozumieją, czym jest turkus, w jakiś sposób go sobie nazwali, stworzyli sobie swój turkus. I jak gdyby nie ma znaczenia, ile książek w tym momencie przeczytali lub nie przeczytali, co o nich myślą, tylko to, co mają w sobie, jak sobie to ponazywali, bo my kiedyś tam w społeczności naszej sobie nazwaliśmy coś turkusowym bananem i tylko my wiedzieliśmy, co to jest. I to nie jest nawiązanie do małpy z naszej grafiki, czyli ma banana. W każdym razie chodzi mi o to, że dla mnie jakby tak bardzo rdzennie sama wartość, jaką niesie turkus, czyli ta indywidualizacja, to, że firmy, nawet jeżeli są w jakiś sposób obecne w nich te metody czy pomysły na to, jak zarządzać, współzarządzać tym całym biznesem, tak, który może być komercyjny lub niekomercyjny, to każdy to robi po swojemu i tutaj na przykład z punktu widzenia takiego wyrażania w cyfrach, o których mówisz, Michał, i co na pewno jest też ważne, bo jeżeli w ogóle coś mierzymy, no to trzeba to jakąś miarą tak zwymiarować i na przykład nie daj Boże się porównać rok do roku. Przyjęcia w kontekście tego, jak ja rozumiem turkus i czym turkus jest dla mnie i jaką ja mam misję, jeśli chodzi o turkus, tak? Więc no to jestem tak po prostu trochę na karuzeli między młotem a kowadłem, ale to jakby bardziej idę w tym momencie w stronę takiej postawy, nie moje narzędzie, jak gdyby nie uczestniczyłam w jego tworzeniu, więc po prostu przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza, że jest takie zjawisko i taki pomysł. Co do użytkowości, zasadności, no to pewnie byśmy musieli usiąść i po prostu przegadać ze 3 dni, nie wiem. No, 100%. Może nawet przy jakichś mocnych trunkach i może nawet sobie tam, wiesz. Znaczy, no ja w pewnych sprawach jestem zasadnicza, tak? I to jest akurat ta sprawa, więc...
To ja Jasne. Chyba na razie tyle, tak? Bo też mam wrażenie takiego trochę jeszcze bałaganu. Znaczy dwie firmy wiosny nie czynią, książka Marka Wzorka Aj, wiosny nie czyni. No dobrze, wiem, ale... Trochę mi tutaj jakby brak takich odniesień do większej próby badawczej, tak bym to nazwała językiem badawczym. No a co do jakby pewnych założeń, to co mi się podoba, to, że jednak jest jakaś próba przyporządkowania tych pytań do tych trzech filarów, tak? I to jest fajne, bo rzeczywiście te filary są ważne i właściwie jeśli znikną te filary, no to tak naprawdę zniknie nam ten turkus taki cenny, gdzieś tam naukowo nazwany przez Lalu. Natomiast Lalu też tylko odzwierciedlił sytuację, która była, że tak powiem, to jest spis z natury, tak? Więc tutaj a natura ma to do siebie, że jest dynamiczna. To się na pewno będzie zmieniać. To ja chyba na razie tyle. Natura Lalu też ma tylko 12 przykładów, tak? I de facto tutaj bym się, Małgosia, troszeczkę z tobą różniła w opinii co do naukowości podejścia Lalu, bo to nie jest naukowe podejście, tak? To jest opis sytuacji. Konsultanta wziął 12 firm, opisał, stworzył jakąś teorię do tego. Są uczelnie, które się tym zajmują, faktycznie próbują to zebrać wszystko naukowo, mają dużo większe próby i ciągle to jeszcze nie jest uznane za coś, co jest naukowe, powiedziałam. Znaczy, dlatego ja powiedziałam, że to jest spis z natury, tak? No tak. Gdzieś tam jakieś obserwacje, wiesz, wchodzę do środowiska, widzę, aha, działa tak, wchodzę do innej firmy, aha, działa tak, robię sobie na swój użytek jakiś tam opis, wiesz, próbuję to poszeregować, bo jednak nasz mózg też tak działa, że jakoś szufladkujemy te informacje, żeby nie zgubić całkiem. Natomiast nie jest to też dla mnie jakiś taki punkt referencyjny na wieki wieków, amen, tak? Na pewno. Znaczy ja polecam na przykład, wejdę wam troszeczkę w słowo dziewczyny, polecam tą książkę, która wcześniej została wydana przez Kena Blancharda, Przywódcy Powyższego Stopnia. Ja tak naprawdę tą książką byłem dużo bardziej pod wrażeniem niż pracować inaczej w Derekalowie. W kontekście opisu nowoczesnej metody zarządzania organizacjami. I tam... Coś innego opisuje Blanchard, a coś innego. Blanchard daje bardziej przepis na, a Lalu opisuje sytuację, w związku z tym. Tak, tendencje. Znaczy ja teraz tak, o, już widzisz, dzięki, że pokazałeś tą książkę i że to powiedziałeś, Michał, bo mnie się teraz właśnie troszkę bardziej skrystalizowało, skąd ten mój dyskomfort. To znaczy ja mam takie wrażenie, że to narzędzie, tak jak o nim opowiadasz, tak jak ono jest skonstruowane, że ono bardziej jest oparte na przeczytanych książkach, różnych teoriach, a mniej na, jak gdyby, mniej w tym jest człowieka jako takiego, który dla mnie w turkusie jest bardzo ważny. I może to powoduje, że ja mam trudność, żeby w to jakoś tam głębiej się emocjonalnie zaangażować, tak? Bo na razie po prostu jestem jak ten koń w piachu. Patrzę, wącham, przyglądam się, przemlaskuję i tak trochę mi to zalatuje, tak nie do końca, nie wiem, czy chcę się dalej przemlaskiwać, nie? Ale to jakby to moje, tak? To, słuchajcie, wy jesteście... Proszę, że się tym nie przejmuj. Nie, ja w ogóle, wiecie co... To jest też trudna rola generalnie, znaczy trudna rola. Ja prezentuję w tym momencie narzędzie, które naprawdę nie jest dedykowane ekspertom. To narzędzie jest dedykowane konsumentowi. Ja starałem się ten komunikat uprościć do formy, która była... Ja też to tak testowałem na samym końcu i wychodziłem z tej głębi do takich prostych form przekazu po to, żeby na przykład moja żona zrozumiała ten komunikat i no jedna liczba, turkusowość, okej. Okay. Wtedy dwa słowa, co to jest ta turkusowość? Ale okej, okay, no to wiesz co, fajne. No i to tyle, fajne. A rozmawiając na temat tego narzędzia z wami, no to wchodzimy już w obszary i tak dalej. Czy ja może chciałam właśnie dodać a propos tego, że to jest dedykowane konsumentowi. Ja osobiście uważam, jak patrzę na to narzędzie, że właśnie mnie jednak brakuje w tych pytaniach większego doprecyzowania, bo właśnie uważam, że jeżeli ktoś nie wie, czym jest turkus, to on tutaj by potrzebował większej precyzji, żeby dobrze zrozumieć tak naprawdę, co się pod danym pytaniem kryje. Mnie na przykład tego brakuje. Ale chodzi ci o to, żeby były pytania bardziej precyzyjniej zadane, czy to, żeby tych pytań było więcej i żeby można było
szerzej o temacie. Ma być więcej pytań, czy pytania mają być? Ja myślę, że dokładnie... i to, i to. Myślę, że okay, i to. Bo ja z pytaniami miałem też problem, one na początku też były dłuższe. Potem zdecydowałem, żeby były krótsze. Mm-hmm. Tak, one były dłuższe, to one tak chodzi... ja lubię, tylko że ja potem jak prowadzę szkolenia, to potem dostaję feedbacki w stylu, że komplikuje sytuację i zbyt głęboko. Wiesz co, tylko właśnie tutaj ja się obawiam tego, jak ja spojrzałam na to narzędzie i tak sobie pomyślałam, wyobraziłam sobie hipotetycznie taką sytuację, gdybyśmy tą ankietę dali we wszystkich firmach w Polsce i wszyscy pracownicy mieliby to wypełnić, to obawiam się takiej sytuacji, że mogłoby się okazać, że właściwie no może i połowa firm w Polsce jest na drodze turkusowej. Tak twierdzi profesor Blikle. No nie, tysiące. Kompletnie uważam, że tak nie jest i nawet jako społeczeństwo, patrząc no, na dojrzałość naszego społeczeństwa, no to jednak ten turkus jest w mniejszości tak naprawdę i wcale nie ma aż tak dużo tych firm. Więc ja się tutaj boję takiego rozmycia tych pojęć, bo na przykład takie pytanie jak, czy uważasz, że twój szef posiada wystarczające wiedzę i umiejętności w roli lidera, to na to pytanie pozytywnie może odpowiedzieć i pracownik, nie wiem, firmy niebieskiej, i pomarańczowej, i zielonej, jeżeli tutaj mówimy w tej kategorii Spiral Dynamics. I tutaj tego się obawiam. Tak samo jeżeli chodzi o satysfakcję z pracy. Przecież pracownik może czerpać satysfakcję z pracy również pracując w firmie niebieskiej, zielonej czy pomarańczowej. A nawet czerwonej i purpurowej. No właśnie, dokładnie. Przykłady, oczywiście. To się gdzieś rozmywa. Ja tutaj tego turkusu jakoś ciężko mi jest uchwycić. Tak samo jak spojrzałam na pytanie odnośnie, czy masz możliwość, nie wiem, tam było samodzielnego podjęcia decyzji o pójściu na szkolenie i tak dalej. No tutaj też na przykład w tego typu pytaniach ja mam taką wątpliwość, jak to może zostać zrozumiane przez drugą stronę, bo jakby w turkusie, tak jak też no, słuchałam naszych prelegentów, jak to u nich w firmach funkcjonuje, to że tak jest, że do pewnej kwoty, jeżeli dany wydatek nie przekracza pewnej kwoty, to ty po prostu kupujesz sobie to szkolenie u dostawcy, potem tylko przychodzisz do firmy i przedstawiasz fakturę. I to jest wszystko. Nikogo nie pytasz się o zgodę. Sam o tym decydujesz. A ja nie wiem, czy ktoś tutaj na przykład może tego nie potraktować na takiej zasadzie, że no mogę sobie sam wybrać szkolenie, tak? Ale i tak na przykład o zgodę prosi się menadżera, czy tam w ogóle to musi i tak przejść jakąś tam ścieżkę zatwierdzeń takiego wydatku, więc to dla mnie już nie jest samodzielne, ale ktoś może to zinterpretować inaczej, więc ja tutaj się boję, jak właśnie ta osoba po drugiej stronie będzie interpretować te pytania, co za tym stoi. Tak, może mieć, no, zgadzam się z tobą, że to jest... Tak samo na przykład mam pytanie odnośnie pierwszego pytania, bo tam pytasz o te systemy, jakie funkcjonują w organizacji. Taka odpowiedź dla mnie. Czy ja rozumiem, że ty zakładasz, że jeżeli, nie wiem, funkcjonuje w jakiejś firmie Agile, to ona będzie bliższa turkusowi, jeżeli tego Agile'a by tam nie było, tak? Kwestia odpowiedzi, znaczy ja bym chciał sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli w jakiejś firmie funkcjonuje Agile, jeżeli miałbym na przykład bazę danych i ankietę wypełnią mi, załóżmy, nie wiem, 100 tysięcy osób i 10, i nie wiem, 5 tysięcy z nich, załóżmy, pracuje w systemie agile'owym, to czy wyniki są, jak porównałbym wyniki firm, w których funkcjonuje Agile z tymi, w których nie funkcjonuje Agile i tak, do tego mi to by było potrzebne tak naprawdę dla mnie. No to na ciebie właśnie. Czy jedno pytanie, jedno, tylko jedno, pierwsze. Tak, ale to jedno pytanie dla mnie, znaczy tak, robiąc taką ankietę, tak sobie myślę, że też rozmawiając o niej w tej chwili, bierzemy sporą odpowiedzialność za to, jak modelujemy pojęcie turkusu w rzeczywistości wokół nas, tak? Jeżeli ja czytam pierwsze pytanie, mam tam kilka systemów, naprawdę to nie wyczerpuje tego, co wykorzystują firmy turkusowe, i tak jak Dominika powiedziała, nie jest to jednoznaczne, tak? Czyli jeżeli ktoś jest agile, to w ogóle wcale nie oznacza, że jest turkusowy. Mogą być firmy, które mają oficjalnie na banderach agile i wcale są bardzo dalekie od zarządzania. Ale jak najbardziej. Dokładnie. W związku z tym jakby
w tej chwili, jak ja jestem osobą, która totalnie nie wie nic o turkusie, już nie mówiąc o tym, że nie bardzo wiem, co to jest holakracja tam napisana, no bo nie wiem, tak, jak wchodzę w to, to jeszcze czytam to, jakby to pytanie, to mówię, no dobra, to żeby być turkusowa, to ja muszę mieć chociaż jeden z tych systemów, nie? Tak to nie jest napisane. No nie, ale ja mówię, jak ja to odczytam. Jak ja na przykład wypełniałam dla nas ankietę dla Energize, my funkcjonujemy w hybrydzie pomiędzy holakracją i socjokracją. Socjokracji tam nie ma. Jakbyśmy były tylko w socjokracji, to bym nie miała nic do zaznaczenia. Mhm. Mimo tego, że siedzę w temacie od 4 lat. W związku z tym jakby o to mi chodzi, że gdzieś też jakby świadomość tego, że jak tworzymy pytania, jakie układamy, to też jest naprawdę olbrzymia odpowiedzialność w tym, jak chcemy kształtować świadomość turkusów w naszej rzeczywistości. I z poziomu tej ankiety, Michał, z całą sympatią do Ciebie, mam dużo feedbacku, też tak jak mówiła Dominika, jak mówiła Małgosia, tak? Takiego, co by można było zrobić inaczej, ale też nie wiem, czy w ogóle bym chciała, tak? Bo jestem w ogóle zdanie takie, że to jest tak delikatna materia, że stworzenie narzędzia, które daje jeden wynik, jest na początku bardzo niebezpieczne. Mam bardzo podobne zdanie, bo uważam, że jednak w turkusie diabeł tkwi w szczegółach czasami. Bo tak jak świetnie. Na przykład kojarzy mi się pytanie też a propos zmian. Tam chyba było, jaki masz wpływ na zmiany w organizacji. To kurczę, to może być taka różnorodność. Ale tam chyba są doprecyzowane te zmiany z tego, co ja pamiętam. Nie są doprecyzowane. I wiesz, jak ja sobie przypominam w tym momencie historie, o których opowiadali nasi prelegenci, to ja wiem, o co może chodzić, ale tak naprawdę u człowieka, w którego percepcji w ogóle pewne sytuacje nawet nie funkcjonują, to on nawet nie weźmie tego pod uwagę. On może jakby sobie wziąć rzeczywistość, w której aktualnie funkcjonuje i względem tej rzeczywistości będzie to oceniał. Tak samo jeżeli chodzi o wpływ na rekrutację, to wiesz, też może być tak, że ktoś może na przykład rekrutować, mieć wpływ, robi to nawet zespół, ale tą rekrutację może tak czy siak zupełnie, że tak powiem, nieturkusowo poprowadzić. Chociażby robił to zespół cały. Kwestia interpretacji słowa wpływ, czyli jaki wpływ? Podzielę się jednym przykładem z mojej praktyki, bo kiedyś zrobiłam takie właśnie, zresztą w organizacji naszej prelegentki z poprzedniego tygodnia, zrobiłam kiedyś taką właśnie szybką ankietę na zasadzie wrzucamy do kapelusza, tak, na spotkaniu. I dotyczyło to właśnie też wpływu, tak, czyli pytałam tak naprawdę, jakbyś określił, tak, swój poziom wpływu obecnie w takiej firmie, organizacji, w jakiej jesteś, w takiej jakby jej naturze i sposobie działania. I brało 8 osób wtedy udział w tym spotkaniu, liderów, menadżerów, tak, czyli no, można powiedzieć sama wierchuszka. I z tej ósemki było 8 odpowiedzi, że znaczy wszyscy wrzucili, tak, bo mogli nie wrzucić, na przykład mogli nie wziąć udziału. Wszyscy wrzucili. 8 odpowiedzi było, że mam 100% wpływu, 2 odpowiedzi były, że mam 50% wpływu i jak zaczęliśmy rozkminiać te odpowiedzi, to się okazało, że ci, którzy odpowiadali, że mają 100% wpływu, wyszli z założenia, że no przecież zawsze mogą podjąć decyzję, że po prostu mogą wyjść z firmy, zwolnić się i jakby pieprznąć to wszystko o kant i w ogóle, więc mają wpływ, tak, jako podmioty. Ale na co mieli wpływ, przepraszam, na co to był wpływ? W ogóle, czy masz wpływ, tak, w tej firmie? Generalnie, czy masz wpływ na cokolwiek, tak? No to bardzo ogólne pytanie, to Małgosiu, mam wpływ, mogę przyjść do pracy, albo mogę nie przyjść do pracy. Tak, więc i trochę o tym mówię, natomiast ta grupa, która odpowiedziała 50-50, to oni powiedzieli, że tak, no oczywiście mają na to wpływ, ale jednocześnie ten wpływ jest ograniczony, bo mają kredyty,
nie wiem, ktoś ma chore dziecko, ktoś ma coś tam innego, samochód w leasingu i tak dalej, w związku z tym nie mogą sobie pozwolić na to, żeby taką decyzję jakby podjąć tu i teraz, tak? Czyli ten wpływ jest jakiś tam rozciągnięty w czasie lub też jeżeli analiza pokaże, że jednak no, jest za ciężko, tak? No to się zrzekło. Ale to już siedzi u nich w głowie, jakbyśmy mieli rozwinąć ten temat, to tak naprawdę siedzi u nich w głowie. Cały czas mogą ale przyjść lub mogą nie przyjść. O to chodzi, właśnie o tym mówię, że ten wpływ, takie pytanie o wpływ można rozumieć bardzo różnie i że nawet ktoś może mieć wpływ, bo na przykład bierze udział w rekrutacji, decyduje, kogo na przykład wybiera, z kim będzie współpracował, ale ta rekrutacja może być poprowadzona w ogóle w nieturkusowy sposób. To tak, ale właśnie to tak jak ja dopiero mogę to jakoś ocenić, jak słucham konkretnego przykładu, tak? To nie wiem, tak jak ty, Gosiu, opowiadałaś, jak na jednym ze śniadań, jak projektowaliście cały proces zatrudnienia kandydatów, tak? No i 2019. Tu wiem krok po kroku właśnie, o czym wy myślicie w ogóle, jak zatrudniacie tych kandydatów, jaka jest intencja, jak wy podchodzicie do tego kandydata. Ja tam wtedy czuję, że ten kandydat jest traktowany z szacunkiem i podmiotowo, żeby naprawdę o nim myślicie. I to wtedy ja czuję, tak? Ale to jest trudno ujmowalne, wiesz, w takich ankietach badawczych, tak? Takie jak, wiesz, Michał tutaj ma intencje. Więc dla mnie to jest dosyć... Ankieta badawcza, no. A tak z ciekawości, Paulina, pytanie do ciebie, bo robiłeś ankietę w kontekście Energized. Co wyszło? Z ciekawości. 56%. Miałam duży problem z tym, to jest moje... No, pytanie. Tak się chwalicie, że tacy jesteście do przodu. No właśnie, wiesz co, miałam duży problem też, to nawet nie jest w tym kontekście, tak, bo ja mam też ochotę zrobić kilka ankiet, żeby zobaczyć, jak zmienię poszczególne elementy, co wyjdzie. No, oczywiście. Więc Michał, nie bierz moich wpisów za badanie naukowe, bo bynajmniej będzie testowaniem. Natomiast na przykład trzy pytania totalnie mi wypadają, bo jeżeli jestem w samoorganizacji, to co ja mam odpowiedzieć o szefach? Nic nie mogę odpowiedzieć. Nie mam nawet zaznaczenia takiego punktu, nie mam szefa, sama sobie jestem szefem. No więc szefowo. Odpowiedź na pytanie jest generalnie w miarę jasna. No nie, ale słuchaj, bo jakby jak to zaliczasz, tak? Czy szef cię wspiera? No nie mam szefa, to co ja mam zaznaczyć? No a wspierasz się, sama się wspierasz, rozwijasz się, sama motywujesz się, bo jeżeli tak, no to 100%, tak jak ja. Ja też przez... Dobrze, ale zrozum, że no, człowiek standardowy, powiedziałabym raczej tak, ja też tak nie zrozumiałam, tak? Nie mam szefa, oficjalnie nie mam szefa. W związku z tym współpracuję na równych prawach z partnerami, organizujemy się, w związku z tym nie ma takiej instytucji, nie ma takiej roli jak szef. Tam jest też na końcu, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo wiesz co, tam jest też na końcu formularz, który można wypełnić i może napisz do autora. I teraz możesz spokojnie napisać sobie, mam z tym problem, z tym pytaniem, z tym pytaniem, z tym pytaniem, no. Jak to zrozumieć, ja z chęcią... Jasne, no to jest to spotkanie dzisiaj, tak? Ograniczyłam się do tego, żeby zadać ci pytanie tutaj. Tak. Natomiast to jest moje po prostu zdanie na temat tego, co zobaczyłam i jak wypełniłam dla Energize, na co napotkałam jako uczestniczka, powiedziałabym, i chętna, już cokolwiek wiedząca jednak o turkusie. Tak? No na pewno. Także odpowiadając 76%, Andrzeju. Czy 79, jakoś tak, już nie wiem, coś w tym stylu. 79 chyba. Czy ja wiem, kto dostał, mogę się podzielić, myślę, że nie będzie miał nic przeciwko, bo jedna osoba, która tutaj jest w gronie słuchaczy, dostała największy wynik z wszystkich. I to był Łukasz Turkus Solarski, który dostał fantastyczny wynik, bo akurat sobie wczoraj też z ciekawości, bo nie zerkam codziennie i nie sprawdzam, ale z ciekawości sobie przeleciałem, czy kogoś nie będę kojarzył i Łukasza ciężko nie skojarzyć. I wynik był imponujący, powiem tak. Nie powiem jaki, ale był imponujący. Łukasz, a tak właśnie pytanie do ciebie. Jak ty sobie tę ankietę przechodziłeś? Jakie twoje wrażenia? Jaki feedback byś dał Michałowi? Jak ci się udało zdobyć tyle punktów? No bardzo prosto. Po prostu
Ja jestem szefem w swojej firmie, to dosłownie jest to, co przed chwilą padło, czyli ja nie mam szefa, bo ja jestem tym szefem, więc wiem, jak sam siebie traktuję i wiem też, że czasem w przeszłości nie dokładnie tak się traktowałem. Miałem momenty, kiedy traktowałem siebie jak narzędzie i teraz się nie traktuję jak narzędzie, więc podeszłem do siebie z pełną łagodnością i odpowiedzialnością. Wypełniłem tak, jak uważałem, że stosowne, no i cieszę się w takim razie tym wynikiem. Czyli jedna osoba, ale to jako jednoosobowa wypełniłeś, tak, Łukasz? Tak? Jako jednoosobowa, tak, w kontekście jednoosobowej działalności. Czyli, dobrze. No tak, samo zarządzanie w wersji jednoosobowej też może być problematyczne. Tak, bo to też kwestia motywacji, tak jak zresztą, czy ja się dobrze samomotywuję, tak? Parę fajnych książek, notabene jest taki trener, nazywa się Rafał Żak i jestem jego fanem i on bardzo mówi sporo i pisze na temat motywowania się samemu. I rozwijania się samemu podejmowania właśnie decyzji w kontekście rozwoju, podejmowania w ogóle decyzji. I on naprawdę, to osoba, która otworzyła mi oczy wiele lat temu na temat właśnie samorozwoju. Fajne książki, Rafał Żak, polecam. Znam Rafała, współpracowaliśmy. No, super gość. Okej. Czy jakieś jeszcze pytania macie do Michała? Dalej, Piotr. Czy widzisz możliwość takiej gruntownej przebudowy i zrobienia na nowo tego narzędzia, bo potencjał jest duży, ale jak słyszałeś, to wiesz, jak trzy osoby mówią, że jesteś pijany, to choćbyś był najszczęśliwszy, to lepiej już iść do domu, więc ja uważam, że będę trywialny, ale potencjał jest gigantyczny, ale chyba wymaga narzędzie, znaczy jestem przekonany, narzędzie wymaga gruntownej przebudowy statystycznej, znaczy po to, żeby statystyk po prostu przejrzał wszystkie zmienne. Tak na pierwszy rzut oka siódme, ósme i dziewiąte pytanie chyba wspiera zupełnie inne pytanie badawcze niż pozostałe. Mhm. Jak zauważyłeś, tam wpisałem też dwa razy, zrobiłem dwa razy ankietę, 5 minut później dla swojej firmy. Dostałem tą samą laurkę. Jestem z niej bardzo dumny. Opublikowałem ją na Facebooku. 96%. Nie, no jest fame. Tylko, że za pierwszym razem tą, co opublikowałem, napisałem prawdę. Natomiast za drugim razem napisałem, że nie ma holokracji, tylko żadne z powyższych, wiesz? I dostałem ten sam wynik. No tak, tak, bo ona nie miała wpływu. To pytanie numer jeden nie ma wpływu na wynik. No właśnie, a na tym polega tylko, że ja uzgadniam ze słuchaczami, uzgadniam z badanymi, co się stanie, nie? Więc poczułem, że ktoś ze mną czegoś nie uzgodnił. To znaczy się, odpowiadając na pytanie na wstępie, czy ja jestem zainteresowany, żeby udoskonalić, zmienić i tak dalej. Jak najbardziej. Natomiast zrobię to tylko, jeżeli udałoby mi się nam zrobić warsztat, taki dłuższy warsztat z ekspertami, którzy notabene w tym momencie mnie słuchają, kilkoma ekspertami i wspólnymi siłami porozmawialibyśmy na temat tych istniejących pytań, jak ewentualnie je zmodyfikować, czy jakieś pytania dodać, czy jakieś pytanie odjąć. I po, nie wiem, czy jednodniowym koniecznie, czy kilkudniowym projekcie, który można by otworzyć i przejść przez te warsztaty, wspólnymi siłami jak najbardziej jestem zainteresowany. Samemu, żeby konsultować osobno z osobami i decydować samemu, jak miałoby to narzędzie dalej wyglądać, to nie byłbym zainteresowany. Okay. Potrzebowałbym pomocy, tak? Mhm. No na pewno społeczność się wypowie, czy powagą tutaj turkusowych śniadań warto wesprzeć to narzędzie po jego przebudowie. Ja będę przychylał się, że tak, natomiast taki warsztat powinien powstać, ale to społeczność się wypowie. Tak, no jeżeli miałoby to tak wyglądać, to jestem jak najbardziej zainteresowany. Świetnie. Ja mam pytanie do samego warsztatu. Czy masz już jakiś model, jakby miał taki warsztat wyglądać? Nie, nie mam. Dobrze. Znaczy, rozumiem, że w tej chwili mamy ankietę wersja, Turkusomet wersja 1.0, a jest szansa na przykład pomyśleć Turkusomet wersja 2.0. Rozumiem, że z tego, co sobie rozmawiamy,
no, dużo mamy wątpliwości, co w nas to budzi i tak dalej. Z drugiej strony pamiętamy o tym, że ankieta jest pewnym uproszczeniem rzeczywistości, jest pewnym modelem, który chcąc, nie chcąc jest ułomny, bo każdy model jest ułomny. Istota jest taka, żeby zobaczyć, czy można coś więcej wydobyć oprócz tego papierka lakmusowego, bo rozumiem, że tam idea poniekąd, Michale, u Ciebie była taka, nie tyle, że ojej, 59% to coś super znaczy, to bardziej jest taki punkt wyjścia do dyskusji, tak? Jak najbardziej i forma zabawy, to też miało być krótkie. Ja tam napisałem we wstępie, że pytania i liczba pytań, wypełnienie tej ankiety nie ma zawierać dłużej niż 5, maksymalnie 8 minut. To ma być ten certyfikat, to wszystko w formie dobrej zabawy. No właśnie, ja się tutaj zastanawiam tak bardzo mocno. Trochę też muszę wam powiedzieć też, żeby to było transparentne, że ja jestem w drodze, tak, przepotwarzam się mocno, w związku z tym bywam nadmiernie kolczasta. Natomiast zastanawia mnie też to, i to jest dla mnie zawsze bardzo ważne pytanie, to znaczy dwa pytania. Jedno pytanie brzmi, z jakiego powodu, czyli trochę tutaj opowiedziałeś, Michał, i z jakiego powodu stworzyłeś ten turkusometr. I to jest jakby dla mnie okej, jasne tutaj, to jest twój powód, tak, i tu jakby nic mi do tego. Natomiast też po co, tak? Czyli co się ma wydarzyć, co to ma dać ludziom, co to narzędzie, no nie powiem górnolotnie światu ma dać, tak, ale temu konsumentowi, jak to nazwałeś. I tutaj powiedziałeś między innymi o czymś takim, ja sobie zanotowałam, jak poruszenie świadomości, tak? Rzeczywiście podoba mi się taka idea, że Piotrze, tam ktoś ci się w kadrze, Piotr Janulek, ktoś próbuje się chyba co ten. W każdym razie, wiesz, takie poruszenie świadomości jest dla mnie bardzo fajnym kierunkiem, bo zwłaszcza w takich tematach, które nazywamy ogólnie turkusowymi, tak, czyli takiej właśnie miejsca człowieka, roli człowieka w organizacji, tej spójności pomiędzy ja pracowy, ja prywatny. To są niezmiernie, myślę, ważne i nawet powiedziałabym dla mnie takie misyjne dosyć aspekty, więc tutaj widzę wartość w tym kierunku. Natomiast za chwilę się rozbijam o temat pod tytułem jak gdyby certyfikat. No i tak przychodzi mi, bo bardzo nieprzyjemne, umawialiśmy się, że nie będziemy tutaj, znaczy w offline nam się zdarza użyć mocniejszych słów, w online niekoniecznie, bo to będzie nagrane. No więc pogrzeba, tak, mi ten certyfikat, jeżeli tak naprawdę nie do końca w ogóle rozumiem temat, nie do końca go czuję, bo jestem tym konsumentem, tak jak mówisz, tak, nieświadomym, nieeksperckim, niewiele wiem o tym turkusie i to dla mnie jest niesłużebne po prostu. Znaczy sama ocena jest niesłużebna. Wykonuję sobie coś, tak, jaram się wynikiem, bo on jest tam jakiś, natomiast jeśli moja świadomość nie jest w ogóle poruszona, nie wiem tak naprawdę co, no to fajnie, wydrukuję sobie certyfikat, pierdyknę sobie go na ścianę obok misji mojej firmy, napiszę do pracowników, że jesteśmy zajebiści, bo mamy taki certyfikat i normalnie jesteśmy tutaj turkusowi na 53%, czyli więcej niż 50. I so what, tak? Jakby sorry za moją dynamikę wypowiedzi, ale tak jak powiedziałam, jestem w nastroju buńczucznym, jak widzę takie rzeczy i to mi się jeszcze nakłada na moją drogę zmiany w tej chwili osobistej, więc z tej ciekawości mi po prostu wyrywa pokrywkę. No, no jasne. To już generalnie, co mogę powiedzieć, samo ocenianie jest mało turkusowe, tak? Natomiast no, jakoś do tematu chciałem, podchodzę osobiście i wyprodukowałem ankiety, chciałem, efektem tej ankiety jest wynik jest w taki sposób zaprezentowany, można sobie właśnie dokładnie wydrukować i umieścić nad biurkiem i w jaki sposób podejdziesz tak naprawdę do tego wyniku, do tych pytań, do ankiety z twoją sprawą. Ja coś daję od siebie, ty to odbierasz
i albo się z tego cieszysz, albo cię to bawi, albo cię to wkurza, albo stwierdzisz, że w ogóle to jest bez sensu i wywalasz to do kosza. To jest twoje. Ja jeszcze, znaczy, tak jak powiedziałeś, tak, samo ocenianie jest turkusowe, bo feedback jest jak najbardziej mile widziany w turkusie, natomiast opisowe, tak, czyli to, co się w tej chwili w szkołach mówimy o tym, żeby było ocenianie, nie było oceniania numerycznego, tylko żeby były opisy, żeby była rozmowa, tak, a tutaj tej rozmowy o turkusie w ogóle nie ma i to jest taka forma, która trochę zaprzecza idei dla mnie i tutaj ja też staję się kolczasta, tak jak Małgosia, jeżeli chodzi o podejście. Super, do... dziewczyny, na serio. Znaczy ja nie mam nic przeciwko. Jakby też patrząc na... Bardzo jestem ciekawa też zdania, jeżeli by się ktoś mógł odezwać spoza naszego grona, bo znowu się tak trochę w sosie własnym kręcimy. Osoby, które, nie wiem, są pierwszy raz, albo jak to odbierają, czy chciałyby mieć takie mierzenie turkusu, bo może ono jest potrzebne, a my już po prostu tego nie widzimy. Czy jest ktoś taki? Andrzeju, włącz mikrofon, będzie łatwiej. Pawle, a co ty o tym sądzisz w ogóle? Ty no właśnie, dlatego przeszedłem właśnie do drugiego pokoju, żeby móc coś powiedzieć, bo tak to siedziałem na naszej tak zwanej inteligentnym obszarze roboczym, inaczej zwanym open space'em, ale... Znaczy, ja nie zdążyłem popatrzeć na tę ankietę, ale uważam, że bardzo ważne jest to, żeby to mierzyć i żeby to sprawdzać. I można mieć dużo wątpliwości co do pytań, formy i tak dalej, ale uważam, patrząc na to, jak my przechodzimy teraz zmiany i jak się właśnie ewoluujemy, to uważam, że nawet niedoskonałe narzędzie jest potrzebne do tego, żeby sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy i w którą stronę idziemy. No trochę na tej samej zasadzie działają KPI-e czy jakieś inne wskaźniki. Wiem, że one nie są doskonałe, wiemy, że one nie dają nam 100% obrazu rzeczywistości, no, ale coś nam mówią, tak? I bierzemy takie czy inne narzędzie z dobrodziejstwa inwentarza. No i wydaje mi się, że my mamy takie o wiele prostsze narzędzie, taką też ankietę robimy raz na 3 miesiące u nas w zespole odnośnie takiej właśnie atmosfery, od tego jakby jak tam się pracuje. No i ona też nie jest doskonała, ale nam już coś pokazuje i jesteśmy w stanie chociażby o tym potem rozmawiać i sobie wziąć te wyniki i powiedzieć, czy to jest ok, czy nie, jak się z tym czujemy, jak to uważamy. I wydaje mi się, że to jest bardzo cenne. Super. Koniec. Czyli warto. Fajnie, no. Punkt odniesienia, tak? Nie, dokładnie, bo tutaj... A wiecie, a zawsze można powiedzieć, że coś trzeba udoskonalić. Nie? Znaczy, ja popieram, że warto, natomiast nie takim narzędziem, tak? I znam podejścia grupy ludzi, która stworzyła sobie na własne potrzeby na podstawie jakiejś setki chyba firm ankietę, ale bardzo opisową, tak? Taką, ale której nigdzie nie publikują, tylko po prostu robią wywiady z ludźmi i potem umiejscawiają gdzieś na jakiejś skali pomiędzy... To nie jest na zasadzie pytania tak nie, tylko to jest od jakiegoś zachowania do jakiegoś zachowania, tak? Czyli na przykład w ogóle nie mogę podjąć jakiejś decyzji, mogę ją podjąć w części, mogę ją podjąć w całości, tak? I później jest cały 2 dni szkolenia o tym, jak rozmawiać z ludźmi na temat wyników. I ja mam tutaj obawę, nie na temat mierzenia jako takiego, tylko na temat takiego bardzo dużego skrótu myślowego, który, jeżeli, tak jak Michał powiedziałeś, ma służyć ludziom, którzy w ogóle nic nie wiedzą o turkusie, może więcej da rozrabiać w moim odczuciu, niż przynieść wartości. Więc pytanie jest, gdzie jest wartość, gdzie by była ta wartość, która by pozwoliła, na przykład, żebym ja się chciała zaangażować w to, bym musiała zobaczyć wartość, wprowadzeniu, jakby w szerzeniu informacji o turkusie, natomiast na razie ta ankieta dla mnie wprowadza bałagan,
a nie i większe jakby więcej znaków zapytania, choć z drugiej strony dobrze, no bo budzi dyskusję, natomiast może spowodować, że ludzie będą mieli zafałszowany obraz turkusu, a tego nie chcemy, tak? Bo to są turkusowe śniadania, żeby właśnie wyjaśniać i mówić, czym to jest, tak? Czy jak my to rozumiemy, bo nawet trudno powiedzieć, czym to jest, jak my to rozumiemy. Okej. Okay. Znaczy jak ktoś, według mnie to jest, ja bym to nazwał, ten turkusomet, tą ankietę nazwałbym katalizatorem zmian. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby wejść głębiej, no i zakładając, że się tym tematem zainteresuje, to na pewno będzie wchodził głębiej. Na stronie jest literatura, jest Facebook, są social media, są turkusowe śniadania. Jak tylko ktoś będzie zainteresowany, żeby rozwijać swoją wiedzę na ten temat i czerpać informacje, to po prostu będzie to robił, żeby zrozumieć. No, nie sądzę, aby ktokolwiek po jednej ankiecie stwierdził, aha, to już wiem, znaczy znam takie osoby, które po ankiecie stwierdzą, a, to jest to zarządzanie turkusowe, a, podoba mi się, a, nie podoba mi się, a, w sumie, a, nie zależy mi. No ale skoro są to tak osoby, skoro są to osoby, które podejmują decyzję po wypełnieniu 6-minutowej ankiety, no to pozostawiam ich po prostu z tą myślą, krótko mówiąc. A jeżeli osoby mają zamiar faktycznie wejść głębiej w zarządzanie turkusowe, w badanie firm, w czytanie na ten temat, w uczestnictwo w turkusowych spotkaniach, rozmowy z ekspertami, rozwijaniem się w tym kierunku, to one to po prostu zrobią. I ja nie zgodzę się z tym, że po tych 6 minutach stwierdzą, że a, to ja już wiem, co to jest, bo tak samo można sobie to wpisać w Wikipedię i poczytać, to będzie to samo. No, to samo. No dokładnie, się zgadzam z tym. Też pytanie jeszcze, kto będzie wypełniał tą ankietę, czy to są właśnie osoby świadome, czy to jest totalnie, nie wiem, człowiek, który nie wie, o co chodzi. No, jak ja bym wrzucił dzisiaj taką ankietę do firmy, no to też myślę, że połowa czy 3/4 by w ogóle nie wiedziała, o co chodzi i po co to jest. No to chyba jest tak jak z każdym innym narzędziem takim badawczym, po co to wypełniamy. Nie? Oczywiście. Ja myślę, że dość długi post, Piotrze, ty umieściłeś, możesz go skrócić werbalnie teraz? Chodzi tylko o to, że dyskusja zaczyna się sprowadzać do tego, czy można skwantyfikować turkus, czy nie, a wydaje się, że jest równoprawne spojrzenie, akurat telefon, równoprawne spojrzenie i tutaj słusznie Michał mówi, że są różne koncepcje poznawcze, tak? Można się uczyć przez zabawę, przez prowokację i to narzędzie spełnia ten cel. Sam fakt, że jest to najbardziej, dyskusja bez ognia, wrzuć do ognia, najbardziej ogniste turkusowe śniadanie. Ja lubię paprykę na śniadanie. Znaczy, wrzucając w ogóle to narzędzie i zastanawiając się nad tym, jak eksperci odbiorą w ogóle podawanie wyniku turkusowości środowiska pracy w procentach, no ja wiedziałem, że dostanę bombami po głowie. To jest przecież jasne. No, sam jakbym podszedł do tematu zbombarduję się, to miałbym listę, no nie wiem, no ale z 40-50 niezłych bomb do tego, żeby sobie na głowę wrzucić. Także no to jest okej. Okay. Znaczy, wiesz co, ja się tutaj może wypowiem za siebie, nie wiem jak inni, natomiast ja nie mam w intencji jak gdyby bombardowania i nie mam w intencji takiego, że nie mierzyć, tak? Mocno mnie tutaj zatrzymuje w tej dyskusji kwestia odpowiedzialności za pewien przekaz, to o czym ty mówiłaś, Paulina, czyli jednak być może taki walor, nie wiem, nazwę go edukacyjnym, tak? Czyli takie rzeczywiście osadzanie ludzi w czymś, co jest bliższe, tak, turkusowi i prowadzi ich trochę po ścieżce. Trochę się zastanawiam nad takimi hasłami, okej, podmiotowość, tak, i podmiotowe traktowanie ludzi też zakłada, że oddaje im odpowiedzialność za to, co oni zrobią z wynikiem i jak gdyby nic mi do tego, czyli wprowadzając takie narzędzie na przykład do firmy mojego klienta,
czy do mojej własnej firmy i angażując ludzi w jego wypełnienie, w jego obsłużenie, wygenerowanie wyników, ja mam takie poczucie odpowiedzialności, że coś z tymi wynikami powinnam zrobić i albo po prostu pomóc ludziom je zinterpretować, to rozumieć się i rzeczywiście być z nimi w tej drodze, albo po prostu, no nie wiem, nie wpuszczać, tak, w takiej formie tego narzędzia, bo to nie chodzi o to, co, czyli nie chodzi o to, że jest jakiś miernik i jakieś narzędzie do mierzenia, tylko o to, jak. To jest dla mnie kluczowa sprawa i nad tym się zatrzymuję i cześć Paweł, Paweł musi lecieć. Nad tym się zatrzymuję i to jest dla mnie taki, taki duży, duży znak zapytania. Na pewno wiele mi też o sobie samej, o moim podejściu do turkusu powiedziała moja pierwsza reakcja. Jak zobaczyłam to pierwsze pytanie, to też miałam taką reakcję, że kurde, no to znaczy, że jak nie ma tam tego akurat, co tam u mnie jest, tak, lub u mnie nie ma, no to znaczy, że w ogóle nie ma sensu wypełniać dalej tej ankiety, tak? Czyli trochę miałam takie poczucie zmarnowanego jakby potencjału mojego czasu, no bo odszukałam, kliknęłam, weszłam i się rozbiłam o pierwsze pytanie. I tu znowu dla mnie jest takie jakby cały czas zadbanie o tą podmiotowość i o ten dialog z człowiekiem, który to wypełnia. Gdyby tam było powiedziane, że jest to pytanie, na które odpowiedź jest potrzebna mnie jako autorce, tak, autorowi i ona mi służy do tego, tego i tego, to ja bym miała zupełnie inną motywację, bo właśnie poczułabym się potraktowana jak partner, jak człowiek, który też jak gdyby robi coś dla kogoś, tak? Czyli mimo, że mnie to pytanie zatrzymuje, to rozumiem, że ono jest potrzebne komuś do innych celów. I to jest dla mnie też taki aspekt, na który tworząc jakiekolwiek narzędzia turkusowe moim zdaniem, warto być od tej autorskiej strony, takiej tak podawczej tego narzędzia, niezmiernie uważnym. Mnie w ogóle cieszy taka idea podsyłania ludziom i udostępniania i tutaj Michał jestem dla Ciebie naprawdę pełna wdzięczności za ten pomysł, żeby dać ludziom takie narzędzie, żeby rzeczywiście to poruszenie świadomości nastąpiło, żeby ludzie, tutaj patrzę Rafał na Ciebie, tak, bo my oboje z Łodzi, wiem, że Ty się obracasz też w kręgach różnych firm, i tak sobie myślę, że dla wielu przedsiębiorców z Łodzi możliwość wypełnienia takiej ankiety, popatrzenia na siebie przez pryzmat trendu, który nawet jeśli ludzie, nie wiem, się nie znają na tym głębiej, bo nie są ekspertami, ale czują, że to jest coś modnego, o tym się mówi i to też buduje czasami motywację, żeby się tam przymierzyć, tak, zobaczyć, czy mnie tam w ogóle dobrze w tym turkusie, czy jednak wyglądam w nim blado. To fajnie, żeby takie narzędzie było, natomiast bardzo, bardzo bym chciała, żeby ono nie wywalało w powietrze po prostu, nie tworzyło jakichś klisz dodatkowych takich, nie było krzywym zwierciadłem i nie prowadziło tego turkusu na manowce, bo naprawdę już jest wystarczająco dużo ludzi, którzy to robią na świecie. Tak przy okazji właśnie, Gosia tu wskazała Rafała. Rafale, przechodziłeś przez tą ankietę, patrzyłeś na nią? Przepraszam, Rafał, że Cię wskazałam. O Gosia, dziękuję, że mnie wskazałaś, bo poczułem się wywołany tutaj do dyskusji. Ja, Szanowni Państwo, przypatruję się i słucham Waszych wypowiedzi z perspektywy tego konsumenta, który Michał wspominał. Mam tą przyjemność reprezentować Polską Izbę Przemysłowo-Handlową, która skupia, jest to takie łono przedsiębiorców różnej maści, różnej skali, z różnymi problemami, z różnymi pomysłami na to, w jaki sposób należałoby funkcjonować do pandemii, po pandemii, bo to też myślę, że w kontekście tych gwałtownych zmian, jakie mamy okazję obserwować, sposoby takie turkusowe, agile'owe, zarządzania rozproszone będą zyskiwały. I ja patrząc i rozmawiając z przedsiębiorcami naszymi, faktycznie zauważam trend, taką chęć poznawczą, to znaczy do tej pory pewne rzeczy nie były uświadamiane i pewne rzeczy nie były brane pod uwagę, natomiast w tej chwili
coraz częściej no, poszukują, krótko mówiąc, dopytują, poszukują. Nie chciałbym tutaj wchodzić w dyskusję co do samej ankiety, czy ona ma zasadność, czy nie, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Jestem antropologiem społecznym, też z wykształcenia, więc takie wywiady pogłębione etnograficzne nie są mi obce i myślę, że w tym kierunku należałoby pójść, żeby faktycznie tą naturę taką ludzką i tą taką społeczno-humanistyczną wartość w tym wszystkim próbować odnaleźć, niż tylko określenie liczbowe suwakiem trochę mniej, trochę więcej. To taka moja uwaga, jeśli mógłbym coś w kontekście tej rozmowy dzisiejszej dodać. Natomiast faktem jest, że rola taka, ten kaganek oświaty, jeżeli chodzi o turkus, no jest jeszcze mało rozpalony i należałoby faktycznie dolać więcej oliwy, bo potrzeby są, to nie ukrywam, bo tak jak wspomniałem na wstępie, są firmy, które próbują wdrażać, o ile to słowo jest odpowiednie w tym miejscu, bo ja raczej skłaniam się ku temu, że to jest jakiś sposób zmiany postawy, patrzenia, zmiany obywatelskiej, społecznej, zarządczej. Natomiast są firmy, które faktycznie próbują to wdrażać, co by to nie znaczyło, z różnym skutkiem, z różnymi problemami po drodze, więc na pewno narzędzia kolejne, które w jakiś sposób będą rzucały światło na problem i pokazywały drogę, którą należało podążać, nawet jeżeli one są ułomne na tym etapie, ale w jakiś sposób no są tym katalizatorem, o którym Michał wspominał, do dyskusji, to jestem za, bo to wszystko spowoduje, że świadomość będzie większa, a potrzeby rosną naprawdę w tej chwili. Te modele zarządzania, które można podpisać, powiedzmy, pod agile'owe czy turkusowe zarządzanie, są w cenie i przedsiębiorcy mocno są sfokusowani na to, żeby próbować odnajdywać się w tej nowej rzeczywistości. No trochę wymuszonej, ale te głosy do nas docierają i staramy się w jakiś sposób na nie reagować. I to na płaszczyźnie już HR-owej, powiedzmy, na wstępie zatrudniając, modelując nową rzeczywistość, jeżeli chodzi o firmę, przekształcając te firmy też, próbując odpowiedzieć na to, jak teraz skutecznie zarządzać, jak skutecznie tworzyć odpowiednie już taką, powiedzmy, no, miejsce pracy, atmosferę, wzajemne relacje, które no, należy przebudować w wielu firmach. No, do tej pory był to taki stygmat hierarchiczności, szef, kierownicy, zarządzanie takie skupione w jakimś takim szczeblu. No teraz to się troszeczkę porozjeżdżało, więc to z mojej strony naprawdę potrzeby są ogromne. Tutaj naprawdę jest spore pole do zagospodarowania w tym zakresie. Okay. Czyli można powiedzieć, że sam pomysł ankiety, ty ze swojej strony, Rafał, ale odbierasz generalnie pozytywnie, jako pewien krok, który no, potwierdzając to, co Michał mówi, no, może być takim katalizatorem, żebyśmy rozmawiali o tym szerzej, dokładniej, tak? Tak, dokładnie. No. Przedsiębiorcy szukają w tej chwili różnych odpowiedzi i natknięcie się na tego typu narzędzie też będzie jakimś, moim zdaniem, kolejnym krokiem na drodze ewolucji poznawczej. Znaczy mogą dotrzeć do pewnych, nawet próbując zrozumieć pytanie, słuchajcie, gdzieś odnosimy się do pewnej literatury, szukamy, Google podpowiada nam, bo próbujemy odpowiedzieć na dane pytanie w miarę rzetelnie, więc to są te takie elementy, które będą pobudkami ku temu, żeby szukać odpowiedzi, dając tą odpowiedź nawet w tego typu narzędziach jak ta ankieta, więc to na pewno tak. No, nie chcę wchodzić w szczegóły jakby konstrukcji samej, bo tak jak wspomniałem, ekspertem nie jestem, więc tutaj nie chciałbym jakiejś stanowczo się wypowiadać, natomiast na pewno ten walor taki edukacyjny, poznawczy, no jest nie do przecenienia, bo tego brakuje na rynku. Z takiej niszowej, powiedzmy, w pewnym sensie zamkniętej enklawy turkusu, agile'u, zaczyna to kiełkować, czy też no, przechodzić na wylewać się na cały rynek w tym sensie i coraz więcej firm szuka. Ważna rzecz też w kontekście tego, co mówię, to że my jestem rzecznikiem firm, które tutaj reprezentuję w izbie. Też musimy mieć na uwadze to, że to są w większości małe i średnie przedsiębiorstwa.
Wyobrażam sobie sytuację tutaj dużych korporacji, dużych firm, sektorów IT, gdzie pewne procesy już się zadziały i ta kultura obowiązuje od dawna. I fajnie, no to są te miejsca, gdzie możemy się uczyć i jakby odnajdywać odpowiedzi na różne nurtujące nas pytania, ale zwróćmy uwagę, spójrzmy na pewne problemy z perspektywy tych małych. Mikroprzedsiębiorstwa pominę w tych rozważaniach, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa to jest to miejsce, gdzie do tej pory no może właściciele nie do końca uświadamiali sobie pewne procesy, które dzieją się na zewnątrz, nie gonili tych zmian w czasie i jakoś odpowiednio nie reagowali. Póki działało. Póki działało, dokładnie tak, Gosiu, no to nie ma sensu, lepsze jest wrogiem dobrego i tak dalej, można sobie Jezu, tutaj... słyszałem to parę razy. Też to słyszę, słyszałem to dosyć często, natomiast faktem jest, że w tej chwili no ta widać rysa na szkle i pęka ten lód i zaczynają się problemy, ponieważ z jednej strony mamy dużą taką zmianę demograficzną, tak to określił, związaną z sukcesją firm. Proszę uwierzyć, z tych małych, średnich, ci młodzi napaleni po prostu gdzieś po Erasmusach, po fajnych szkołach, naładowani książkami, zupełnie inaczej patrzą z perspektywy zarządczej i pomysłu w ogóle na kształtowanie tej firmy w przyszłości, a co innego rodzice, więc tutaj są ogromne tarcia. Wspominam fakt w ogóle tutaj formalno-prawny przeprowadzenia tego poprawnie, ale mentalnie są po prostu naprawdę złogi niesamowite i dużo, dużo do zrobienia. Nawet jeśli tam, gdzie w firmach do tej pory jakoś się działo i nie było potrzeby zmieniania sposobu myślenia, no w tej chwili widać, że jest ta potrzeba. Z jednej strony rynek pracy, młodzi wchodzący na rynek, żyjący w też zupełnie innej przestrzeni, innym światopoglądem, innym odbieraniem, percepcją świata, których trzeba odpowiednio zagospodarować. To są fajni, ciekawi ludzie, ale muszą mieć warunki ku temu, żeby się odnaleźć w takiej przestrzeni. Więc ci nestorzy z tych firm no, szukają w tej chwili odpowiedzi na szereg nurtujących ich pytań, także to jest duże pole do popisu, a tego typu rzeczy jak ankiety, patrz Michała, to tylko im plus, moim zdaniem im plus. Oczywiście pewnie z perspektywy konstrukcji wewnętrznych, statystycznych różnych uwarunkowań należałoby tam pewnie coś poprawić, troszeczkę dodać, odjąć, ale na pewno to są te kierunki, którymi warto byłoby iść, a podkreślę jeszcze to, co na samym początku powiedziałem, bliska mi jest natura taka humanistyczna, więc na pewno jakieś pogłębienie tych pytań, nie takie zamknięte, tylko bardziej właśnie jako wywiad etnograficzny wręcz, gdzie możemy dostać więcej odpowiedzi takich miękkich, że tak powiem, niż tylko takich kwalifikujących czarne, białe, tak, nie. Fajnie, mnie tutaj bardzo fajnie zarezonowało właśnie ta etnografia, bo tak naprawdę jak patrzymy na całą tą historię, tu Andrzej, jesteś specjalistą od tych wszystkich tam kolejnych etapów, od jakichś tam plemion, co z wilkami wędrowały, aż po wojsko i tam różne inne rzeczy, to sobie myślę, że my wciąż żyjemy w plemionach, tak? To znaczy wciąż żyjemy w jakichś takich społecznościach właśnie, które można opisać etnograficznie, że to tak nazwę. I rzeczywiście firmy turkusowe też w jakiś sposób tak funkcjonują, bo one, przynajmniej te, które poznałam tak też dzięki turkusowym śniadaniom, nie ma dwóch identycznych, to znaczy nawet jeśli w każdej jest pełnia, w każdej jest ewolucyjny cel i w każdej jest tam jakiś jeszcze, nie wiem, inny filar, tak, bo sobie coś dodali, to każdy to realizuje inaczej i w związku z tym to plemię, tak, czyli ten zespół, ci pracownicy, którzy są zebrani wokół tego wspólnego celu i przy okazji realizują swoje cele osobiste, wytwarzają zupełnie inną kulturę plemienną i jak gdyby to jest dla mnie niesamowita magia, wartość też i moc turkusu, a z drugiej strony właśnie w momencie, w którym chcielibyśmy dać ludziom jakąś miarę, jakiś punkt odniesienia, jakieś narzędzie, do którego mogliby się przymierzyć i zmierzyć sobie, gdzie są w tej swojej drodze,
nawet jeśli skutkiem byłoby podjęcie decyzji, że a tam nie tędy droga, tak, cofamy się o kilka kroków i w ogóle wybieramy inny kierunek, to jest trudne, żeby tą wartość właśnie stworzyć. Ale tak jak mówisz, Rafał, warto, nie? Więc... Tak, ja nawet miałem ostatnio taki przykład, dosyć anegdota, bo jedna z firm, która mieni się jako firma turkusowa, firma budowlana w ogóle, to tam jest też pewnego rodzaju takim ciekawym przykładem, gdzie w tak dosyć skostniałej i określonej rzeczywistości, bardzo brutalnej wręcz, jeżeli chodzi o budowę i proces powstawania różnego rodzaju rzeczy dziejących się tam na placu budowy, określali się jako turkusowi. Natomiast ostatnio w rozmowie z prezesem firmy, prezes stwierdził, że jak przyszedł COVID, to wyłączył turkus. Czyli jest możliwość przycisku, tak, że można do pewnego momentu ten turkus. No tak, ale to jest opisane również przez Fryderyka Lalu w jego książce, że w sytuacji kryzysowej tam są warunki, w których lider powinien podjąć decyzję koncentracji władzy w swoich rękach. Jest kilka takich kluczowych warunków, ale no jest dopuszczalne w turkusie, żeby w kryzysowej sytuacji jedna osoba zaliderowała organizację. To jest dopuszczalne, także wyłączył turkus, tak, aczkolwiek no, nie, zachował się z turkusowego punktu widzenia, zachował się właściwie w stosunku do sytuacji, która go została, czyli sytuacji, którą określimy ogólnie kryzysową. To jedynie potwierdza, że firma faktycznie ma dużą świadomość, jeżeli chodzi o procesy, które się tam dzieją. To ja taką flagę podniosę. No nie, z punktu widzenia takiego czystego turkusu to nie tak. Jeżeli w ramach sytuacji kryzysowej my jako zespół, jako plemię mówimy, wow, jest kryzysowo, to na to w takim razie zmieniamy trochę procedurę podejmowania decyzji i na stałe, na pewien okres wskazujemy ciebie bądź ciebie i ty się zgadzasz, to jest turkusowe. Jeżeli sam lider mówi, nie, ja wyłączam i teraz macie mnie słuchać, to nie jest turkusowe. Tak, to jest w warunkach, żeby tak. Ten lider to nie może być osoba, która, kto jest, nie wiem, właścicielem, osoba, która sama podejmuje tą decyzję. To jest w warunkach, tak. Jak najbardziej. Mhm. Czyli znowu nie tyle co, ile jak to się wydarza, tak? W związku z tym rzeczywiście tam ten sposób działania jest tutaj kluczowy, tak to słyszę. Mamy 10:57, więc 11 za 3 minuty. Ciekawe jest też to, że sam Lalu nie stworzył turkusomet, tak? Nie dał 100%, nie pokazał, że to jest 100%. Myślę, że też z tej pokory właśnie zobaczenia bardzo olbrzymiej różnorodności perspektyw i różnorodności podejść, różnorodności praktyk. Dlatego to jest tak trudne do skwantyfikowania. Nie? Mam jedno pytanie, Michał, jeśli mogłem tak na sam koniec, bo tutaj zdemontowałem sobie. Tam było wskazane takie zagadnienie związane z kompetencjami. I pytanie teraz, to de facto określa te kompetencje. Czy one są określone? Jak to rozumieć? Ja rozumiem kompetencje tak, jak prawdopodobnie należy je rozumieć, czyli wiedza i doświadczenie. Dla mnie kompetentna osoba ma wystarczającą wiedzę i doświadczenie, żeby realizować cele, do których jest dedykowana. Nie chciałem, ja w ogóle wiem, o które pytanie ci chodzi, bo w tym pytaniu w ogóle miałem użyć słowo osoba kompetentna, natomiast potem się zastanawiam nad tym, czy każdy będzie rozumiał osobę kompetentną w taki sposób, w jaki ja na przykład rozumiem kompetencje osoby, więc dlatego też w tym pytaniu bodajże już ująłem to właśnie, co trzyma wystarczającą wiedzę i doświadczenie do tego, aby pełnić rolę lidera, bo dla mnie to są właśnie kompetencje, doświadczenie i wiedza, czyli wiedza teoretyczna plus doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań. Mamy jakiś punkt odniesienia, który zmierzy tą linijkę, taka powiedzmy, która zmierzy tą wiedzę i to doświadczenie? Czy to jest takie założenie a priori, że ktoś, kto tam x lat albo czy to jest dobre stanowiska powinien coś na ten temat wiedzieć?
Znaczy ja myślę, że to jest świetne pytanie do profesjonalnego HR-owca, w sensie, że mam takie wykształcenie kierunkowe do tego, żeby wykonywać obowiązki w danym obszarze. Wykształcenie plus, nie jest wiedzą. No, wykształcenie nie musi być oczywiście w 100%. To się odezwałam do HR-a, tak? Znaczy, okay. Jako doświadczony HR-owiec, dokładnie. No, ja dlatego mówię, oddałbym z chęcią głos doświadczonemu HR-owcowi. Dla mnie mimo wszystko wykształcenie w jakimś kierunku powinno reprezentować wiedzę teoretyczną w tym kierunku. To powinno. Zależy, powinno, oczywiście, czy to jest, jaka to jest szkoła i jak ta szkoła uczy tak naprawdę absolwentów. No wiesz, ja z wykształcenia jestem filologiem romańskim, a robię w HR-ze, w szkoleniach, w zarządzaniu i nie mam żadnej szkół zarządczych, MBA-ów i innych takich rzeczy, nie? A no robię to z sukcesami tak. Od wielu lat, więc to życie zaskakuje czasem. Natomiast stopień prawdopodobieństwa, że ty będziesz robić to doskonale versus osoby kierunkowo wykształcone jest niższy procentowo. Mm-hmm. Ja znam świetnych specjalistów, chemików, którzy nie skończyli chemii. Dlatego, aczkolwiek no to jest, nie wiem, 1 na 1000 takich osób mm-hmm. poznałem, bo ciężko jest się tego nauczyć, ale ktoś jest pasjonatem i to robi. To rozwija swoje talenty tam, gdzie poczuł, że te talenty powinny być rozwijane. Spytałem o to nie bez kozery, bo tutaj w Izbie wchodzimy w taką dosyć ścisłą współpracę z Instytutem Badań Ekonomicznych i tam jest coś takiego jak ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji i próbujemy opisywać sobie różnego rodzaju, akurat my tutaj robimy opis mediacji karnych, no nie będę o tym szerzej opowiadał, natomiast faktem jest, że troszeczkę bliżej przyjrzałem się problemowi i faktycznie te procesy w każdym stanowisku pracy, jakie zachodzą, należałoby opisać i opisać na tyle uniwersalnie, żeby móc stworzyć pewien punkt odniesienia dla reszty. A to nie jest wcale proste i wcale takie łatwe. Tak, bo ktoś, kto, nie wiem, piastował przez wiele lat stanowisko, dajmy na to dyrektora handlowego w jakiejś organizacji, to pytanie, iloma osobami on zarządzał, jakimi obszarami on zarządzał, czy on był odpowiedzialny za bezpośrednie, czy jego rolą było również wizytowanie bezpośrednie klientów i sprzedaż do tych klientów, czy jego rolą było podpisywanie umów na przykład z dystrybutorami, agentami, a bezpośrednio nie wizytował danych klientów, to by trzeba wejść tak naprawdę głębiej w role, które wykonywane były na danym stanowisku, żeby mówić o kompetencjach w kontekście doświadczenia. To na pewno. To rozmowa z HR-owcem, myślę, takim doświadczonym i wiedzącym, o co pytać, jest nie do zastąpienia. Ja jeszcze tylko zahaczę o jedną rzecz, bo powiedziałeś, znaczy tak się mówi, że tak naprawdę jest taka triada, tak? Czyli wiedza, umiejętności i postawa. I w tej twojej definicji pojawiło się doświadczenie, natomiast zabrakło postawy. I ja oczywiście zwrodzoną mi zgryźliwością powiem, że to widać w tych pytaniach i w tej ankiecie. Natomiast naprawdę, Michał, masz u mnie, nie wiem, duże piwo, wino czy cokolwiek, bo wiesz, dogadamy się. Feedbackuję tutaj na prawo i lewo. Jak to mówią na grupach trenerskich, tak zwany niechciany feedback. Bez takiego feedbacku spotkanie się nie liczy, jeśli o mnie. W każdym razie, wracając też trochę do tego, o czym mówisz, Rafał, czyli takich jakby ram kwalifikacji i w ogóle też spinając to, co powiedziałeś, Michale, o tym, że ktoś miał doświadczenie i był w roli, na stanowisku nawet, tak? To ja mam takie doświadczenia, że trafia do firmy, która działa, powiedzmy, turkusowo, tak? Czyli ma ten fundament taki turkusowy i właściwie pierwszą rzeczą, którą musimy robić, tak? I wejść w proces, to jest oduczanie tego człowieka pewnych nawyków, pewnych rzeczy, które na poziomie rekrutacji on uważał za swoje mocne strony i to kładł na stół, tak, jako swoją wartość i to wyceniał też, opisując swoje wynagrodzenie. Natomiast my kupujemy, na przykład tak, jako firma turkusowa, kupujemy oczywiście część tych umiejętności, wiedzy, ale przede wszystkim kupujemy postawę. I ten człowiek przychodzi i nagle dostaje zimny prysznic, bo on tutaj jakby, nie wiem, chciałby metodami, które zna i które uważa za swoją mocną stronę, coś zarządzić, coś osiągnąć, a my mu mówimy, nie, stary, nie, to tak, wiesz, u nas to tak nie działa, tak? Więc to też są takie elementy, które na pewno są ważne i
i myślę, że w jakiejkolwiek miernikach, ocenie, ankiecie i tak dalej, warto też te postawy gdzieś tam umieścić i o nie też pytać, nie? U Ani Zarudzkiej na ostatnim wpisie, bo oni w Boulder, Ania Zarudzka jest współwłaścicielką, dokładnie z Piotrem. Ona ostatnio bardzo fajnie opisuje, co jest dla niej najważniejsze w procesie zatrudnienia nowych IT deweloperów. Oni tak naprawdę prowadzą non-stop rekrutację. I fajnie opisuje, dlaczego dla niej ważniejsza jest dopasowanie do kultury organizacji danego kandydata niż jego praktyczne umiejętności programowania. Mm-hmm. To jest wyuczalne. Sprzed paru dni, dokładnie, więc no, to też jakby w temacie Ja znowu porządkowo, mamy 11:05. Fajna dyskusja nam się wywiązała i super, dzięki wszystkim. Pytanie jeszcze, czy jakieś ostatnie pytanie do Michała mamy, a potem byśmy podsumowali. Ja bym chciałbym w dwóch zdaniach podsumować, jeśli mogę. To jeszcze jakieś pytanie? Okej, okay, to pozwolę sobie. Znaczy, Turkusometr generalnie jest troszeczkę narzędziem takim bardziej, nawet nie tyle narzędziem do końca badawczym, jak narzędziem marketingowym. I jest to narzędzie, które ja się koncentrowałem podczas budowania tego Turkusometru na tym, żeby faktycznie przekaz informacyjny był tak zbudowany, żeby każdy mógł go zrozumieć. Sam bardzo dużo siedziałem w zarządzaniu turkusowym, głównie w teorii, ale nie tylko. Nie chciałem, nie chciałem wchodzić zbyt głęboko, nie chciałem, żeby ta ankieta miała zbyt wiele pytań, bo ona na początku miała 30 parę pytań, potem skracałem. Są też obszary, z których musiałem zrezygnować i myślałem, że będę je wchodził dopiero wtedy, kiedy skomercjalizuję ten produkt, o ile kiedyś go skomercjalizuję. I wtedy dopiero będzie można by było mówić o wdrażaniu Turkusu w profesjonalny sposób. To, o czym Gosia mówiła, jak ona sobie wyobraża rozmowy na temat Turkusu i czy wdrażania, czy też rozmowy na temat Turkusu z organizacjami, których można by było wspierać. Bo żeby wspierać organizację w wdrażaniu Turkusu, to na pewno nie jest to narzędzie, które miałoby temu służyć. To jest katalizator. Dodatkowo nie uważam, że robiłbym tym narzędziem szkodę jakąś tam, w społeczności, która miałaby ochotę się z nim zapoznać. W związku z tym, że ja na swojej stronie internetowej umieściłem też pakiet informacji, aby rozwinąć zarządzanie turkusowe. Podałem tam bodajże 10 książek, nawet nie tyle bodajże. I też przemyślałem, która książka ma być pierwsza, która ma być druga, trzecia, czwarta i tak dalej, po to, żeby nie spalić tematu. Podałem też kilka źródeł do ekspertów, których ja osobiście uważam jako ekspertów, gdzie można zacząć szukać informacji na temat zarządzania turkusowego. Czyli jeżeli ktoś miałby ochotę faktycznie rozwinąć się w tym kierunku, ma możliwość. Na samym końcu też może zadać każde pytanie, jakie chce do autora, więc jeżeli zrobiłbym tym narzędziem krzywdę komuś, to na pewno niecelowo i starałem się faktycznie zostawić, znaczy tak wyprodukować coś, co będzie w stanie pomóc ludziom w zrozumieniu środowiska pracy, pomóc im w rozwijaniu się w środowisku pracy. No i ja mam nadzieję, że uda mi się kilku osobom pomóc. A komercjalizacja to naprawdę to jest inna bajka i rozmowa na inne turkusowe śniadanie. Okej, okay, super, dzięki. No ja proponuję jeszcze rundkę, żeby każdy się wypowiedział, co z tego śniadania sobie wyniósł, co ewentualnie taki ostatni feedback Michał tobie chce dać. Tu widzę Zuzę u siebie po kolei, tylko Zuza jest wyciszona. Pytanie, czy Zuza dwa słowa byś chciała powiedzieć? Na razie cicho, więc Dominiko, ty. Jak patrzysz, z czym wychodzisz i co chcesz Michałowi zostawić? No jak zwykle cieszę się, że mogliśmy sobie na ten temat podyskutować. To jest super, bo no ja, dla mnie osobiście jednak ważne jest to, żeby to rozumienie turkusu właśnie nie było jakoś rozmyte i żebyśmy właśnie rozmawiali faktycznie o tym i żeby to było dobrze rozumiane. Mnie bardzo na tym zależy. Więc jakby no dla mnie ta dyskusja właśnie niesie tą wartość, że mogliśmy sobie tutaj właśnie
powymieniać się spostrzeżeniami. Chyba tyle. Super, dzięki. Gosiu, a co ty bierzesz z tego spotkania, a co chcesz Michałowi zostawić? Dla siebie biorę to, że na następnym spotkaniu chyba sobie powieszę kartkę, żebym nie zagadywała, bo po prostu paszczę. A dla Michała, Michał, chcę ci powiedzieć, że jestem pełna podziwu dla tego, w jaki sposób reagujesz na tą dyskusję, jak się dzielisz tym, co miałeś po swojej stronie, tworząc to narzędzie czy tą ankietę. I jeżeli będziesz chciał iść dalej, nie wiem, zmieniać, robić cokolwiek, tak, dyskutować na ten temat, to moje drzwi są zawsze otwarte i zapraszam ciebie serdecznie do kontaktu. Podobno one to one jestem bardziej przyjazna i tak ludzie mówią, nie wiem, jeśli zechcesz sprawdzić, to zapraszam. Dziękuję ci bardzo, że dzisiaj poświęciłeś nam swój czas i podzieliłeś się z nami tym, co tobie w głowie i w duszy gra. Dzięki bardzo. Rafale, a co ty bierzesz ze spotkania, a co chcesz Michałowi zostawić? Ja przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować za zaproszenie. Tutaj Małgosia, to w twoją stronę podziękowania w głównej mierze. Przekonałaś mnie. Pierwszy raz byłem u państwa na śniadaniu, bardzo mi się podobało. Biorę dla siebie taki feedback inspirujący, to znaczy ja poszukuję cały czas różnych miejsc, które w jakiś sposób odpowiedzą na moje potrzeby, takie wewnętrzne, poszukiwawcze, rozwojowe, ale też będą taką fajnym zapleczem, portfoliem dla kontaktów tutaj moich, jeżeli chodzi o reprezentację w izbie i możliwość przekazania dalej, no i inspiracji i próby zainteresowania kolejnych osób. Dla Michała, tak jak wspomniałem już wcześniej w wypowiedzi, więcej człowieka, mniej cyfr. To bym to chyba tak widział. No i dziękuję jeszcze raz za bardzo miłe dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Paulina, a co ty bierzesz, a co Michałowi zostawiasz? Zacznę od Michała. Dzięki w ogóle i szapoba za to, że się podjąłeś tematu. Jak Lalusie nie podjął, a ty postanowiłeś jednak się podjąć i włożyć kij w mrowisko, więc to jest fajne, ten katalizator jest fajny i jaki otwierasz do dyskusji jest super. Druga rzecz to jest taka, żebyś właśnie pomyślał o tej odpowiedzialności, którą to narzędzie niesie, tak? Czyli modelowanie w ogóle wizji turkusu w głowach ludzi, jeżeli przeczytają tę ankietę. Dla siebie biorę to, że warto zawsze posłuchać różnych perspektyw i z nich różne rzeczy czytać, bo też świat się zmienia. A dla turkusowych śniadań, jak takie przekonanie, że jest to hiper ważne, żebyśmy cały czas trzymali tempo i mówili o tym turkusie. Dzięki wielkie. Piotrze, a co ty zabierasz, co zostawiasz Michałowi? Mikrofon. Masz wyciszony. O. Halo. Teraz jesteś. Teraz. Znamy. Słychać? Tak. Coś tu jest nie tak. Ja poczułem wielką taką sympatię do Michała, gdy powiedział o teorii i jego próbach teoretyzowania w tej ważnej dziedzinie, jaką jest zarządzanie turkusowe. Oddaję się do dyspozycji, jakbyś chciał tutaj przeanalizować jeszcze raz i statystycznie, i pod kątem zmiennych, i pod kątem tego, żeby te mierniki tych zmiennych ze sobą nie konfliktowały. Mnie się wydaje po tym śniadaniu, że zarówno cyfry, jak i modele zbudowane na tych cyfrach, jak i opinie subiektywne, to wszystko to są ludzie. Nie rozdzielam tego. To wszystko są nasze aspekty. Zgadza się, że trudno to pogodzić, no ale na przykład silikonu pokazuje, że może być coś, co przeżyje i ogień, i wodę. Spodoba mi się ta inicjatywa bardzo. I
jedno z fajniejszych śniadań, na jakich ostatnio byłem. Na pewno jednak jest dyskusja i na te, te sugestie. Dzięki wielkie. Łukaszu, a po twojej stronie, co bierzesz sobie, co Michałowi chcesz zostawić? Ja bardzo dziękuję. Tak, super. Ja bardzo dziękuję. To sobie z wrażenia. Wcześniej spotkałem się z tym narzędziem i tak sobie właśnie pomyślałem, że fajnie by było Michała zaprosić, także dzięki Andrzej, że mnie ubiegłeś. To co powiedział Piotr też wcześniej, to jest chyba najbardziej taka dynamiczna dyskusja, jaką mieliśmy na śniadaniu kiedykolwiek. Bardzo fajne narzędzie. Ja uważam, że była taka potrzeba, żeby tego typu narzędzie powstało, bo coraz więcej firm spoza, nazwijmy, naszej takiej enklawy szuka, czym jest turkus i chciałoby cokolwiek jakby ugryźć w temacie, żeby odnieść do własnych organizacji. I właśnie takie narzędzie, myślę, że jest odpowiedzią na tą potrzebę, taką entry level na tym etapie. A dla ciebie, Michale, ja bardzo jeszcze raz dziękuję i myślę, że jakbyś chciał zrobić rzeczywiście taki warsztat i przygotował może jakąś zajawkę, jakby to miało wyglądać, to na pewno coś byśmy mogli zorganizować. Jeszcze raz dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Małgorzato z Warszawy, czy chciałabyś coś od siebie dać Michałowi, a z drugiej strony powiedzieć, co zabierasz? Cześć, witam Was. Przede wszystkim ja dzisiaj jestem, uczestniczę w takim pierwszym śniadaniu i super, mega atmosfera. Dziewczyny w ogóle gratulka, że miałyście taką dynamikę, aktywność, że jesteście asertywne, że mówicie o tym, co czujecie. Super, panowie też, atmosfera świetna, Michał, no spokój, niemalże laika, także, także to też jest warte docenienia, bo to też jest element tej turkusowości, tak? Także jeżeli chodzi o narzędzie, dobrze mnie słyszycie? Tak, bardzo dobrze. Dobrze, jeżeli chodzi o narzędzie, to sam pomysł świetny, natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, to na pewno wymaga dopracowania i zgadzam się, że ten warsztat to byłaby fajna rzecz, jeżeli możemy współuczestniczyć, rozwijać coś, co jest warte rozwinięcia, bo myślę, że samo narzędzie wprowadzania turkusu do organizacji, która chciałaby się stać turkusową, to jest super rzecz. Natomiast środek, zgodzę się z dziewczynami, jest jeszcze do dopracowania. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Super, dzięki Małgosiu. Aniu, a z twojej strony coś byś chciała powiedzieć, co chcesz wziąć, co ewentualnie Michałowi chcesz zostawić? Cześć w ogóle, przywitam się na sam koniec, bo nie wypowiadałam się wcześniej. Tak, no ja muszę powiedzieć, że ja nad, w ogóle nad tym, czy da się stworzyć taki turkusometr, może nie o tej nazwie, ale takie narzędzie do mierzenia właśnie jakby poziomu wdrożenia turkusu do organizacji. Już sobie, już się tak dawniej nad tym zastanawiałam, więc Michał mi tutaj wpadł po prostu, z nieba mi spadł ze swoim pomysłem, bo cieszę się, że nie tylko ja się nad tym głowię, ale też inni. Więc jeżeli chodzi o dalsze badania nad tym narzędziem, jakby rozwój tego narzędzia, to ja bardzo chętnie bym tutaj wzięła część na siebie, szczególnie jeżeli chodzi o taką badania organizacji właśnie i poziom wdrożenia turkusu, ale bardziej może przez właśnie taką dyskusję i albo właśnie taką ankietę opisową bardziej niż taką zamkniętą, krótką ankietę, nie? Także tu ze swojej strony oferuję pomoc. Wydaje mi się, że taki warsztat też to jest super pomysł w kilka osób, bo ta dyskusja dzisiaj w ogóle była no, bardzo inspirująca. Super dziewczyny za mega feedback udzielony naprawdę w bardzo fajny sposób i myślę, że
tak się powinno trochę dyskutować i właśnie dawać innym odpowiedź na ich pracę, nie? Bo Michał wyszedł tutaj, z jednej strony usłyszał, czego jest za mało, ale z drugiej też dostał garść pomysłów, w którą stronę może iść, jak to może rozwijać, no i też zaoferowaną tutaj pomoc praktycznie przez chyba wszystkich, nie? Także super. Dziękuję Ci, Michale, za poświęcony czas, za opowiedzenie o swoim pomyśle, no i Wam wszystkim też za taką piękną dyskusję. Dzięki. Wielkie. To jeszcze na chwilkę. Zuza, chcesz coś powiedzieć ze swojej strony? Co bierzesz, co zostawiasz Michałowi? Oj, wyciszone. To ja ze swojej strony, Michał, chciałem Tobie bardzo mocno podziękować za moc pracy i wysiłku włożonego w to, co musiałeś zrobić, żeby dojść do tego, co w tej chwili jest nazwane turkusometr. Dla mnie bardzo dużą wartością jest sama strona, gdzie w takiej pigułce jest dużo odnośników, dużo rzeczy takich w jednym miejscu wskazanych, żeby do tego sięgnąć. Czyli nie szukać wujek Google, pokaż, tylko to jest coś, co zostało przez Ciebie przetrawione, sprawdzone i zarekomendowane, że z Twojej perspektywy warto na to spojrzeć. Ja sobie na to patrzyłem i spora część pozycji pokrywa się z tymi, które ja bym też rekomendował. Ja bym tam jeszcze dodał Jeznacha oczywiście. I to jest duża wartość. Wielkie dzięki też za samo narzędzie. Ono absolutnie nie jest idealne, ale ono nie mogło być idealne w tej iteracji, w której jest. Poza tym, tak jak sobie powiedzieliśmy, mogą być różne potrzeby i różne cele, więc to też jest kwestia do rozkminienia. Ja tak samo jak spora część z nas, ja się deklaruję z chęcią nad pochyleniem nad tym. Jestem bardzo zainteresowany tym algorytmem w dokumencie, który prześlesz, bo on też pokazuje mapowanie to, co wynika z filarów na poszczególne pytania i w oparciu o to możemy wtedy głębiej podyskutować, bo ja trochę też uwag bym miał co do, czy to pełnia to jest wizją, czy misją, czy odwrotnie i tak dalej, ale to myślę, że do innej dyskusji, do warsztatu. Więc tutaj wielkie dzięki. Ja ze swojej strony deklaruję, bo uważam to jako pewien przyczynek do dyskusji, jako taki papierek lakmusowy wartościowy, przy uwzględnieniu tego, co zwłaszcza Paulina powiedziałaś, żebyśmy mówili o turkusie, czym de facto turkus jest, a czym nie jest, żeby go nie zakłamywać. I to jest takie istotne. Też czuję się w potrzebie takiej wewnętrznej uczestniczenia w takim warsztacie, żeby też mieć szansę wyrażenia. Generalnie wszystkim chciałem podziękować właśnie za tą dyskusję, za tą obecność. Fajne podsumowanie, Rafale, ty ze swojej strony dałeś, jeżeli chodzi o takie spojrzenie przedsiębiorcze. Super, że jesteś. Zapraszamy na następne i na współpracę w ogóle z turkusowymi aktywistami w Łodzi, bo kilka fajnych pomysłów ogólnie ma. Bardzo dziękuję. Jestem za. Wielkie dzięki. Następne spotkanie, jeżeli chodzi o Łódź, pierwsza środa miesiąca, tym razem to będzie październik. Z tego, co mi się wydaje, będziemy mówić o plemionach na bazie Spotify'a, ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze raz dla przypomnienia, w przyszłym tygodniu we wtorek turkusowe śniadanie w Cieszynie, w piątek w przyszłym tygodniu Wrocław, 24 września Kalisz, 25 września Warszawa. No i super. I warto być w Cieszynie, zwłaszcza ci, którzy potrzebują sobie uporządkować pewne rzeczy, bo Andrzej będzie przeprowadzał przez wszystkie stadia formy rozkwitu lub upadku na drodze do turkusu. Tak, ja jestem gaduła, boję się, że pojadę strasznie, ale zobaczymy. Dobra. No, też mam takie problemy. W sumie ja też ze swojej strony już na sam wzięki koniec bardzo dziękuję Wam za Was czas, za feedback, za to, że chcieliście zerknąć na narzędzie, że chcieliście mi udzielić informacji zwrotnej, że na pewno, co dla siebie biorę, to punkt jeden z ankiety zostanie zlikwidowany praktycznie jak tylko się skontaktuję z kolegą, który robi mi tą stronę, więc natychmiast, bo mnie tutaj i Paulina, i ktoś jeszcze, i chyba Gosia przekonał, że ten punkt pierwszy wprowadza po prostu w błąd. Osoby, która może prowadzić w błąd, może w ten sposób, osobę, która wypełnia tę ankietę. Nad warsztatem no, też zostałem prawie przekonany, że warto po prostu pociągnąć tą inicjatywę dalej,
po to, żeby ta inicjatywa, żeby ograniczyć prawdopodobieństwo wyrządzenia komuś krzywdy w kontekście przekazania mu niewłaściwej informacji, żeby się dany człowiek, konsument po prostu nie zniechęcił do tej idei. A żeby to zrobić dobrze, to taki warsztat wypadałoby zrobić, aby narzędzie ewoluowało we właściwym kierunku. Także dziękuję Wam bardzo. Dzięki wielkie i nagranie jeszcze dzisiaj się ukaże w załączniku na fejsie i na meetupie. Też jak mi się uda, to umieszczę to w ramach naszego kanału na YouTubie, jak nie, to Łukasz mi wspomoże w tym temacie. Michale, do Ciebie prośba tylko o dosłanie ewentualnie tego dokumentu, to ja też żeby można było spojrzeć. Rozumiem, że Twoją prezentację też można udostępnić. Jak najbardziej, bardzo proszę. Super, wielkie dzięki. Pa, pa. Miłego dnia. Tam będzie turkusowo, cokolwiek to dla Was oznacza. No, na razie. Dziękuję, na razie. Pa, pa. Dziękuję bardzo.